Słuchajcie, dobrze, ja jestem, ja jak się nazywam, to wiecie, no jestem do waszej dyspozycji, więc chciałabym przez tą godzinę, czy ile mamy czasu, czy półtorej, czy dwie, żebyście wy mieli pożytek z tego spotkania, tak? Bo rozumiem, że tutaj widzę bardzo poważne są pytania, ale chciałabym, żeby, jeżeli tu jesteście, to z jakiegoś powodu, że was coś interesuje, żebyśmy po prostu to potraktowali tak, że jeżeli macie pytania, czy chcecie się czegoś dowiedzieć, chciałabym sama poruszyć z wami takie tematy, które uważam, że mogą wam się do czegoś jeszcze potem przydać. Słucham. Dobrze, to pierwsze pytanie dotyczy początku pani kariery aktorskiej. Czy było to jakieś w jakimś filmie, przedstawieniu, czy jak to się zaczęło? To są, znaczy, dobrze, to są takie rzeczy, te... dużo czasu temu nie, może nie będziemy poświęcać, bo myślę, że są ważniejsze dla was rzeczy, które mogą wam się potem w życiu przydać. Ja miałam to szczęście, odwrotnie wam zadam pytanie, kto z was wie, co chce robić w życiu? Ręka do góry. No, nie, to i tak dużo rok jest jak na tą grupę. Bo ja się spotykam z młodzieżą, gdzie jest 600 osób na widowni w waszym wieku i się podnoszą dwie ręce, trzy. I to jest najważniejsze pytanie. Znaczy, macie fart, ci co wiedzą, co chcą robić w życiu, to jesteście już szczęściarzami. Bo strasznie jest, największy dylemat młodego człowieka to jest to, co robić. Ja, nasze pokolenie było trochę w lepszej sytuacji, może dlatego, że świat nie dawał takiej oferty, jaka jest dzisiaj na zewnątrz. Myśmy mieli mniejsze oferty, ja miałam to szczęście, że ja od trzeciego roku życia wiedziałam absolutnie, co chcę robić w życiu. Miałam 3 latka, powiedziałam, że będę aktorką, bo nie wypowiadałam R. Zresztą mój syn też nie wypowiadał R, jak był mały, to Wojtek pamięta. Ja tylko pamiętam, w ogóle nie w przeciwieństwie do mnie wymawiał zamiast R J, bo ja L wymawiałam, a on J, co było bardzo kłopotliwe, jak się cieszył w towarzystwie, krzycząc hura, 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 tak? I długo musiałam tłumaczyć potem, że to dziecko to po prostu ma tak, no tak mówi, tak? Nie to, że jest nauczony. Dobrze. Ale wracam do, ja rzeczywiście wiedziałam, jak chcę być aktorką. Zresztą pamiętam, przyjechała do nas, do domu taka ciotka, którą wzięłam za Baba Jaga, ale to była wróżka. No strasznie duża była, tylko staromodnie ubrana, zwoziła jakieś starocie. I jak spojrzała, pierwszy raz ją zobaczyłam, ona spojrzała na mnie. Ja mam taką malutką blondyneczką, uroczą o niebieskich oczach. I spojrzała na mnie, powiedziała, Lolu, do mamusi, przecież to jest mała ćwikła. A ja taka gula, taka, więc ćwikła, buraczki, takie ostre, co palą w język. Nie miałam pojęcia oczywiście wtedy, bo jak mogłam mieć, że w historii kultury polskiej istniała Mieczysława Ćwiklińska, filar teatru, kiedyś aktorka wybitna, która miała chyba ze 100 lat, jak umarła. I więc to dla niej był wyznacznik dobrego aktorstwa. I się śmieję, że ciotka wykrakała właśnie to. Ja od 7 roku życia pracowałam w tym kierunku. Czyli byłam w takim teatrze żywego słowa, kończąc w Gdańsku, bo jestem gdańszczanką, normalne liceum i wszystko. Właściwie cały czas już się przygotowywałam w liceum. Nie mieliśmy tego podziału na gimnazjum, liceum, tylko była podstawówka, a potem normalnie ten, szkoła. Właściwie w liceum już mniej się koncentrowałam na maturze, bo wydawało mi się to tak proste, że to się i tak musi zdać. Tak, tylko się już przygotowywałam do egzaminów do szkoły teatralnej. Także jak potem zrobiłam dosyć szybko po szkole te pierwsze nagrody, filmy takie dostałam i ktoś przychodzi, dziennikarze takie mądre i mówią, och, jak to się stało, że pani tak w błyskawicznym tempie to miała, osiągnęła takie sukcesy, pani Dorotko. Ja wiem, to nie jest błyskawicznym tempu, bo jak ja mam 25 lat, od 7 roku życia pracuję w tym kierunku, to nie jest taki błyskawiczny, prawda? To jest całe moje życie. Ale dzisiaj jestem wierna oczywiście temu zawodowi, bardzo lubię to, co robię i zrobiłam bardzo dużo rzeczy w życiu, osiągnęłam ogromnie też dużo i w filmie, i w teatrze, i w piosenkach, i w wierszach, i co chcecie, ale dzisiaj świat jest tak inny, że właściwie współczuję dziś młodzieży aktorskiej, bo jeżeli nie wiem, kto z was się szykuje ewentualnie w tym kierunku, jeżeli chcecie, to pogadamy o tym, ale warto jest pomyśleć o jakiejś alternatywie jeszcze, bo kiedyś liczył się rzeczywiście talent, a dzisiaj talent jest na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o zrobienie w Polsce w każdym razie tak zwanej kariery. No dobra, bo muszę cię wyczerpać pytania, to może za długo będę krócej odpowiadać. No. To teraz czy rola w którymś z filmów zrobiła na pani szczególne wrażenie i jaka to była rola, jeżeli tak?
No, kochani, a co wyście widzieli? A widzieliście jakieś filmy? Które filmy widzieliście? Na przykład Krzyk, tak, i Część, Miłość, Wszystko Wybaczyć. I niektóre klasy oglądały fragmenty różnych filmów. No, Krzyk się podobał? No, to jest taki film, który się nie starzeje, nie? Mam wrażenie. I to jest super, miałam takie szczęście, że zrobiłam parę rzeczy, które nie starzeją się, bo nieraz tam od czasu do czasu Kino Polska czy tam Kultura powtarzają. I ja spotykam ludzi, mnie zaczepia jakiś młody mężczyzna z jeszcze młodszym swoim dzieckiem i mówi: panie Dorotko, przepraszam, bo synowi chciałam panią pokazać, bo Krzyk oglądał się tak za mnie. A ile syn ma? 10 lat. Ja mówię: o matko, i to już oglądał? Ale to jest fajne zaistnieć stworzyć coś takiego. No rzeczywiście film nie jest łatwy może, ale w przeciwieństwie do dzisiejszych filmów, bo przecież macie kontakt i chodzicie do kina, ile macie? 16, 17 czy ile? No to teraz tak, jesteście dorośli wszyscy, że ja nie rozpoznam, czy ktoś ma 14 czy 17, bo dawniej jak ktoś miał 14, to wyglądał jak dziecko, to, a teraz już wszyscy wyglądacie jak normalnie dorośli ludzie. Znaczy, czy w przeciwieństwie Krzyku, jeżeli ktoś obejrzał dodatkowo, powiem tak, że w przeciwieństwie do dzisiejszych filmów, gdzie mięso lata po ekranie w to i z powrotem, tak, żeby nie cytować dosłownie, czyli wszystkie możliwe przekleństwa, to zwróćcie uwagę, że film Krzyk, to jest film, który się, akcja się dzieje na tak zwanej Pradze warszawskiej, to wy już nie doświadczycie tego cudu, jakim był bazar na Pradze, to był tak zwany Trójkąt Bermudzki, gdzie strach było tam w ogóle się dostać, tam były meliny alkoholowe, wszystko tam gdzie było. Natomiast tam rzeczywiście obowiązywał taki język, tam się nie mówią z pieprza, tylko zasadnie dalej. No. Proszę odejść. I w tym filmie, który się dzieje cały właśnie w tym środowisku, pada tylko chyba dwa razy tak zwane brzydkie słowo, tak? A i tego się nie odczuwa jako braku. Czyli, bo film ciągle, ja uważam, że film jest ciągle sztuką. Nie? Jest oczywiście gatunek filmu, który jest dokumentem. Jak ktoś lubi bardzo, ja szanuję i bardzo lubię dobre dokumenty, to tak, ale jeżeli w tej chwili kino fabularne zaczyna udawać i naśladować dokument. Jestem świeżo po lekturze filmu Pod mocnym aniołem, tak reklamowanego o alkoholizmie, który upaja się, reżyser, kolejny reżyser upaja się obrzydliwościami, które można pokazać na ekranie. Tak strasznie chce się przybliżyć do dokumentu. Tak? Ale znowu się rozgadałam, jaki film byście chciały co powiedzieć, który, słuchajcie, ja nie robiłam rzeczy, ponieważ to jest zawód, który sobie wymarzyłam, wykochałam. Żeby go uprawiać, trzeba oczywiście być, to zawsze działam, trzeba być wybitnym aktorem, czy dobrym aktorem, czy uznanym, bo jest strasznie ciężko być aktorem średnim i nieuznanym. Bo co nie znaczy, że jesteś nieutalentowany, bo jest pełno aktorów, którzy są bardzo utalentowani, grają w mniejszych ośrodkach, ale mają ciągle poczucie niedocenienia, niedowartościowania i to jest psychicznie strasznie wykańczające. Ten zawód się tym różni od innych, że opiera się, bazuje na naszej psychice. W związku z tym, dlaczego o tym mówię? Ponieważ ja sobie wybrałam ten zawód, to ja, ten zawód ma jedną piękną zaletę, że możesz robić to, co chcesz, w moim pojęciu. Czyli masz prawo odmówienia rzeczy, których nie chcesz. Ja grałam tylko te role, które sobie wybrałam. Krzyk akurat był filmem napisanym dla mnie. Ja nie odrzuciłam wiele ról wcześniej. Jestem chyba jedyną do dziś dnia polską aktorką, która na studiach, na pierwszym roku studiów odrzuciła dwie główne role. Bo wszyscy tylko chcą, już żeby zagrać. A ja przeczytałam scenariusz i uznałam, że to jest scenariusz czy rola, która w moim pojęciu nie daje mi takiej możliwości pokazania tego, co ja bym chciała pokazać, co ja potrafię, tak? Bo nigdy mnie nie interesowało. Mnie nie interesowało nigdy aktorstwo takie od okna do ściany. Znaczy, żeby się ładnie ubrać, umalować, przebrać się w ogóle najlepiej za kogoś innego. Tak jak widzicie, ja jestem normalnie ubrana, bo ja nie widzę powodu, żeby się przebierać za kogoś innego. Jak wchodzę na scenę, to się przebieram. Jak jadę na festiwal, to zakładam piękną, długą suknię na przykład, tak? Jeżeli jest taki akurat protokół tego spotkania. Natomiast na co dzień życie mamy każdy z nas jedno i najważniejsze jest chronić siebie samego. Czyli ja bardzo szanuję te wszystkie role, które grałam. Do tego kończąc tak za chwilę, to odpowiedź na to pytanie. Dobrze, to może tak wracając do Krzyku, czy było coś w tej roli specjalnego, za co pani myśli, że właśnie ta rola zasłużyła na tą nagrodę, którą dostała na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym? Wszystkie, w każdej roli jest coś specyficznego, bo musisz stworzyć inną postać, tak? No tak.
Każda, to w krzyku, czy trudniej jest zagrać krzyk, czy ordonkę na przykład, czy miłość wszystko wypaczy, wybaczy. Przepraszam. Wybaczy. No. Dla mnie było trudniej chyba zagrać ordonkę z różnych rzeczy. W każdym, a to są oczywiście podane anegdoty się podane. Jasne, że w krzyku ja wymyśliłam sobie sposób chodzenia, tak? Taki, który się giba. Jak ktoś z was troszkę sportu uprawia, ale judo takie, ponieważ ja się wychowałam wśród chłopaków i zawsze widziałam, jak chłopcy chodzą, nie? Nie taki się ma, nie? To wtedy jestem koleś, nie? Jak tak chodzę. W związku z tym ja uznałam, że jak ona się wychowała wśród chłopaków, to ona musi tak chodzić. Ja sobie wychodziłam, wymyśliłam taki sposób, ona chodzi odwrotnie, tak? Czyli biodra się odwrotnie chodzą jak ramiona i to jest taki koci, wychodzi tyłem też. Mówi, no to cześć. I tyłem, żeby się z plecy nie strzelić, tak? Czyli nie idzie do drzwi, tak jak mówi do widzenia i idę do drzwi, tylko jak to mówi do widzenia cześć i wychodzi tyłem, jeszcze niby coś mówiąc. Pływa. I to są takie rzeczy fajne, które się można nauczyć. Oczywiście to było wiele lat temu, myśmy się przygotowywali, ja tam jeździłam, przecież mnie tam zostawiali w nocy z tą grupką tamtych moich kolesi. To byli prawdziwi, tak zwani naturszczycy, czyli chłopcy tam sprawni. Także przygód było dużo. Pamiętam pierwsze spotkanie takie fajne, jak oni się przedstawiali wszyscy, byli trzeźwi nawet wtedy. I jeden był taki gość bardzo tam przystojny, taki z wąsikiem. Ja tak pamiętam, się przywitał, cmok w łapkę, mówię, kurde, taki D'Artagnan, taką ksywę mu dam, D'Artagnan. Szaman. Pardonne-moi, powiedział do mnie, bo z francuska, proszę. No i potem takie drugie, pierwsze spotkanie, takie troszkę, żebyśmy się przyjrzeli sobie, a drugie spotkanie myśmy w jakichś takich knajpach, gdzie właśnie czy ten światek tam przebywał i taksówka mnie przywoziła tam filmowa, zostawiała i tam za ileś godzin 4 czy 5 mnie zabierała tam. No i też to drugie spotkanie było tak, że weszłam do tej knajpy, idę, już byłam przefarbowana, też, bo nie chciałam, żeby mnie też nie poznali, miałam czarne włosy już, amerykańską taką kurtkę. Bo to po ordonce był krzyk, więc takie zderzenie duże. I wchodzę i tej knajpie siedzi 100 czy 200 tam, nie wiem, tych żuli rozmaitych, jak to nazwał, czy no, fajnych inaczej. Wszystko pijane w sztok prawie. I ta moja grupka siedzi na końcu sali, wypatrują mnie. Tam jest dla mnie miejsce. I ten mój D'Artagnan z błyszczącymi oczkami rzuca przez te całe sale taką wiązankę, której nie jestem w stanie powtórzyć, nie w sensie, tylko co, jak on mnie wita i co on by jak ze mną zrobił, w jakich pozycjach i kiedy i tak dalej. Tak? Także mnie wbiło w ziemię i to był pierwszy moment, kiedy tu mózg się, ja jako Dorota Stańska w ogóle mnie zatkało, co nie znaczy, że nie znałam słów zbliżonych do tych, które on używa, więc mogłam też bluznąć. Tak? Natomiast ja wiedziałam, że w tym momencie się ważą moje losy na planie tego filmu. Kto wygra? Bo dziś ta cała sala wybuchła śmiechem potwornym, tak? I w tym momencie zrozumiałam, że ja muszę zareagować nie jak ja, Dorota Stalińska, tylko jak ja, Perełka. W związku z tym, jak ja, Perełka, wzięłam oddech, jak mu posunęłam swoją odpowiedź, że tak powiem, to cały ten śmiech się przerzucił w drugą stronę i właściwie jego zmiażdżył. Tak? I od tej pory nabrali chłopcy do mnie szacunku. No. To zresztą no dużo tam się rzeczy działo. Na przykład przy ordonce z kolei to, co było najgorsze w sumie, to były przymiarki kostiumów. Godzinami, po 10 godzin, bo tam było 80 ileś kostiumów, prawda? To było granie w kostiumach, które na szpilki ścięte, w butach, które zrobione za małe, które po 10 godzinach pracy mi wiesz, spuchnięte stopy wylewały się i wiadomo było, że nie mogę zdjąć butów, bo jak zdejmę, to już nogi nie wsadzę. A jeszcze mamy ileś ujęć, tak? Także to są już takie tam techniczne rzeczy, ale wszystkie te role coś miały w sobie fajnego. Nie wiem, co się jeszcze nie widzieliście, bo może kiedyś zobaczycie Debiutantkę, to taki najtrudniejszy film. To z kolei był film, który ja robiłam grałam w okularach na zmrużonych oczach, bo już byłam chora bardzo na tarczycę i miałam kłopoty z oczami. A jedyny film taki, który został pocięty, też leżał na półce z powodu, bo wtedy dotykał spraw solidarnościowych również. No ale to już jak pooglądacie kiedyś, też się sobie pogadamy. No, co tam tak? Czym jest dla Pani aktorstwo? Czy traktuje do Pani w tym momencie teraz jako pracy i sposób zarobku, czy też bardziej dalej jako pasję i takie hobby? Czy...
Nie można. Czym się różni aktor od stolarza? Niby się różni tym, że jak stolarz zrobi marne krzesło i ty usiądziesz i spadniesz, to powiesz, jakiś palant zrobił marne krzesło, tak? I tyle. A jak ty będziesz na scenę i źle zagrasz, to ktoś nie powie, jakaś facetka źle zagrała, tylko powie, z imienia i nazwiska, prawda? Twoje wymieni imię i nazwisko, będzie słabą czy złą aktorką. Tak? To jest zawód, który obciąża psychicznie. Właściwie to jest nie ma, to nie jest zawód, który możesz zacząć o 10 czy 8 rano i zamknąć teczkę i pójść o 4 do domu, tak? To właściwie jest zawód, który jest staje się całym twoim życiem. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie niewiele jest tych osób, które pracuje w teatrach, a większość młodych ludzi szuka ciągle, lata po castingach i szuka ciągle dla siebie gdziekolwiek, jakiejkolwiek roli. I de facto zrobił się rzecz straszna w dzisiejszych czasach, że młodzi aktorzy w większości ganiają na castingi do reklam, bo jak załapią się do reklamy, to być może potem dostaną jakąś rolę. Jeżeli ja słucham w radio komunikatu, tam jakiś tam Krzysiu coś tam, czy ktoś z dwoje aktorów znanych z reklamy tamtego dostało rolę w filmie. Tak? To jest odwrócenie kompletnie wszystkiego w tej chwili. Tak? No ale w takim świecie się żyje, ale jednocześnie, żeby pójść dostać rolę do reklamy, to nie musisz być aktorem, tak? Bo do reklamy biorą ludzi z ulicy tak samo. Dobrze. Czy zauważyła Pani podobieństwo z którąś z postaci, którą Pani grała? Czy była dla Pani jakoś szczególnie ważna, która jest rol, taka znacznie bardziej osobista? Nie, to jest zawód. No to jest to, mówię, no, każdy jest inny. No, wiadomo, że każda postać jest obdarzona moimi cechami psychofizycznymi, bo to ja sobie wyobrażam, tak? Jak ja bym się zachowała, gdybym była Marianną? Co jest najtrudniejsze w takiej roli jak krzyk na przykład? Że osoba o moim stopniu wrażliwości, tak, czyli aktorka, która gra, która ma swoją wrażliwość, swoje wykształcenie, swój background, wychodzi z jakiegoś domu, tak, jakiś poziom inteligencji, musi o tym wszystkim zapomnieć. Tak? Jeżeli chcesz odtworzyć osobę, która się wychowała w innym środowisku, w środowisku, nie wiem, prostym, alkoholicznym, patologicznym, musisz wyobrazić sobie, jak może się zachować taka osoba. Tak, bo my zawsze zachowujemy się tak, jak mamy skonstruowany swój ten kręgosłup, tak? Taki no psychofizyczny, jak ja to nazywam. Także to jest zresztą najpiękniejsze w tym zawodzie właśnie. Ja wszystkie moje role, jak popatrzycie sobie rzeczywiście, jeżeli tam grzebaliście, jak nie, no to można tam zobaczyć, tam jest moja taka ta strona www.stanisca.pl, gdzie są różne role, większe, mniejsze moje. Mnie, to, co mnie bawi, jakie role przyjmie, to takie, gdzie mogę stworzyć coś innego, czego jeszcze nie stworzyłam. Czyli to jest to odróżnienie od seriali, bo seriale na czym polegają? Że właściwie człowiek przychodzi tak, jak wygląda, gra, uczy się tekstu i nawija. Tak, o, pani wygląda, Hanka pięknie, długie blond włosy, tak jak taka słowiański typu RODO niebieskich oczach, to zagrasz taki słowiański typu RODO niebieskich oczach. A mnie zawsze bawi coś stworzenie człowieka, którym ja nie jestem, czyli poprzez również zewnętrzne rzeczy, poprzez to, jak się zmienić. W teatrze akurat, no przecież to jest jakby no, dla mnie niezwykle ważne, te moje przedstawienia indywidualne, które robiłam, jak grałam Krystynę Onassis w Love Me Tender, to te kolor oczu nawet zmieniałam, tak, soczewki gejam, żeby się zmienił wyraz w ogóle twarzy cały, tak, masz czarne włosy, czarne oczy, patrzysz, czy jesteś inaczej cię postrzegają. No, co tam dalej? Jak się stało, że zagrała Pani w swoim pierwszym filmie i czy ktoś Pani polecił, czy poszła Pani po prostu na casting, czy może jakieś znajomości? A nie było czegoś takiego jak castingi kiedyś, to w ogóle nie istniało. Dlatego grali głównie aktorzy, nie amatorów nie było w filmie, grali aktorzy, bo żeby dostać się do filmu musiałeś być aktorem, musiałeś skończyć szkołę. Na koniec szkoły teatralnej, ja skończyłam Warszawską Szkołę Teatralną, na końcu robiliśmy dyplomy, do których przychodzili ludzie patrzeć. Ja akurat nie grałam w dyplomach szkolnych, bo zrobiłam w tym czasie już w teatrze dwie role. Budowałam w pierwszej ekipie tak nasz teatr na Woli, jest taki teatr, pod dyrekcją Tadeusza Łomnickiego, który wtedy był naszym rektorem, moim profesorem. I te role mi uznano jako dyplomy. Ale to potem idzie strasznie szybko, no ja jakoś strasznie szybko dostałam różnych nagród, cały worek, a poza tym bardzo szybko zaczęłam tworzyć swoje rzeczy. I to jest rzecz wyjątkowa, ponieważ ja zagrałam w filmie główną rolę, dlatego że zagrałam wcześniej swoje role w teatrze.
Ale w własnym teatrze. To jest też człowiek samowolny, uparty, tak, samodzielny, chce być wszystko decydować o wszystkich rzeczach. W związku z tym ja nie chciałam być tylko odtwórcą, tylko zawsze chciałam być twórcą i decydować o tym, co robię. I bardzo wcześnie, bo ja skończyłam szkołę w 76 roku, a w 77 napisałam sobie pierwszą sztukę pod tytułem Tabu, według Jacka Bocheńskiego, za którą dostałam główną nagrodę na Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu. I rok po roku robiłam następne sztuki. Żmiję, potem zrobiłam Utraconą Cześć Katarzyny Blum. I te role, ponieważ grałam w całej Polsce, grałam dużo, no to akurat w tej roli, której zobaczyła mnie pani Basia Sac i zaproponowała mi rolę, jak szuka aktorki do głównej, do filmu Bez Miłości. To taki poszedł inny troszkę odwrotny. No co dalej? Z jakim aktorem lub reżyserem współpraca była najciekawsza lub najbardziej niezwykła? Każdy człowiek jest inny i każda praca z każdym człowiekiem jest tak samo wnosi coś innego. Bezwzględnie, ja zrobiłam trzy filmy, cztery filmy. Ile z Basią? Bez Miłości, Krzyk, Debiutantka, Historia Niemoralna. Cztery filmy, to powinniście zobaczyć, ale to może jeszcze jesteście za młodzi. Chociaż nie, czy jesteście dorośli. Nie. Historia Niemoralna, to jest taki ostatni film, który z panią Basią Sas zrobiliśmy. Za który też dostałam te tak nasze polskie Oscary. Każdy reżyser jest inny i z każdym jest jakieś inne doświadczenie. Basia względnie, bo fajnie się pracowało. Może najtrudniej się pracowało z Piotrkiem Szulkinem, bo strasznie trudny gość do pracy. To takie króla łbu z nim robiłam. No wiesz, wolałabym tu powiedzieć tak, że najlepiej mi się pracowało ze Spielbergiem, a mniej fajnie z Fellinim na przykład, tak? Ale nie miałam przyjemności z nimi niestety pracować, więc przyjmiemy z dobrodziejstwem inwentarza. Fakt faktem, że w jeden film, czyli właśnie Miłości wszystko wybaczy, którego reżyserem był Janusz Rzeszewski, świętej pamięci, pozdrawiamy, to właśnie był dowód na to, że jak nie ma takiej do końca spójności, to potem też nie do końca są efekty może, no, chociaż ten film niby bardzo jest lubiany. Ponieważ ja uważam, że my kręcimy dramat psychologiczny z piosenkami, taki obyczajowo psychologiczny, a Rzeszewski twierdził, że robi komedię muzyczną. I to dosyć duży rozwój, to była historia Ordonki, naszej wybitnej tej. I to gdzieś się potem zemściło przy pracy. No ale to tyle. Dobrze, to tak. Czy jest ktoś dla pani, kto jest wzorem do naśladowania albo idolem lub kimś, kogo pani po prostu bardzo podziwia z aktorów? Zarówno może też w życiu prywatnym jest ktoś taki, kto jest inspiracją. Znaczy tak, z wzorami jest zawsze kłopot. Fajnie mieć jakieś autorytety i wzorce. Znaczy ja, jeżeli chodzi o aktorów, to zawsze były to wzorce chyba męskie raczej. Były takie bardziej mięsiste może z aktorstwem, więc jak zaczynałam pracę, to takim wzorem był Hoffman, Dustin Hoffman, Al Pacino, to takie aktorstwo mnie jakby interesowało, a dziewczynki to na ogół właśnie bardziej były takie, miały być ładne po prostu. I takie aktorstwo mnie interesuje, ale nie mam specjalnie, nigdy się na kimś nie wzorowałam i wszelkie porównania, ludzie tak lubią zaszufladkować, ale myślę, że wszelkie porównania są idiotyczne, bo każdy jest zupełnie inny i nie da się porównać. Jasne, że u nas na studiach, kończyli studia chłopcy, gdzie był naszym profesorem Andrzej Łapicki, to wy już pewnie nie kojarzycie Andrzej Łapicki? Ktoś kojarzy takiego aktora? No bo to mocno starsze, bo już nie żyje też świętej pamięci. To miał bardzo charakterystyczny sposób mówienia, był bardzo przystojnym facetem, takim amantem, który bardzo... I w związku z tym wszyscy chłopcy go naśladowali. I jak przychodziły egzaminy, to było do egzaminu stawało 15 Łapickich, tak? I wszyscy mówili takim tonem właśnie, czy będziesz ze mną tam na serce. To tak jest. Bardzo często młodzi aktorzy gdzieś tam się tak łapią na to, że kogoś chcą naśladować. Ja myślę, że dzisiaj tych wzorców nie ma. Zobaczcie, co się dzieje w kinie. U nas zwłaszcza. U nas. Jak mnie zapytacie, jacy aktorzy mi się podobają, tak ze światowego kina, no to bardzo lubię. Mam na przykład Gibsona, Russella, tak, z jego rolami wspaniałego. Gladiator, mój zlubiony film, jakby ktoś pytał. Jeden z najbardziej ulubionych. No dawniej jeszcze, ja mam swoje lata, już więcej dawniej jeszcze był Clint Eastwood.
do Wayne'a nie będziemy już wracać, bo to już by wyglądało, że już 6 pokoleń wstecz. Tak? No. To tyle. No to czy musiała pani z czegoś zrezygnować na rzecz aktorstwa, coś poświęcić? Nie, to takie bardzo macie takie grzeczne te pytania, to takie standardowe. Całe życie, i to tym ja dlatego chcę tak odpowiedzieć wam wszystko i porozmawiać z wami troszkę bardziej filozoficznie, dowiedzieć się o was czegoś. Całe życie jest sztuką wyborów naszych. I ja pozwoliłam sobie na komfort wielki w życiu, robienia tego, co ja uważam za słuszne i na co mam ochotę. I to trzeba tylko nieopatrznie rozumieć, że mam ochotę, mam koniec, nie pójdę, bo ja mam ochotę, nie pójść, tak? To nie w tych kategoriach. Tylko jeżeli coś robisz, to są twoje decyzje, twoje życie. Wy jesteście prawie dorośli. Wszystko, co dziś zrobicie, będzie procentowało wam dalej w życiu. I to nie ma tak, że ja coś poświęcasz. Tak jak ludzie mówią, rodzic mówi, ja dla ciebie poświęciłem wszystko, karierę, a ty jeszcze. Nie trzeba było poświęcać. Ja niczego nie poświęciłam. Ani dla swojego syna, którego kocham nad życie, jak chyba każda czy większość matek i, czy rodziców, bo to były moje wybory. Ja po prostu zrezygnowałam z innych rzeczy, bo uważałam, że dla mnie jest ważniejsze grać z nim w szachy, jeździć konno, dyskutować, robić różne inne rzeczy. To był mój wybór, czy ja jadę na następne 4 koncerty, a on zostaje z nią, czy ja jestem z nim albo go zabieram ze sobą. Tak? I w związku z tym z aktorstwem jest to samo. No, jeżeli chcesz uprawiać jakiś zawód, cały, jeszcze żeby była jasność. Ja uważam, ja mam 7 razy darowane życie. O tym bym wolała z wami porozmawiać o czymś, co mówię, dla was może być przydatne potem w waszych duszach w życiu, w przyszłości. Ponieważ 7 razy byłam, przeżyłam śmierć kliniczną, cofnęli mnie tam, mama mnie cofnęła z nieba. W związku z tym mam troszkę inny stosunek do tego, co się dzieje na bieżąco. Życie jest genialne, fantastyczne, jest największym darem i każdy dzień życia jest warty tego życia. I to są etapy w życiu, to są okresy, tak jak szkołę. Wiecie, czy lubicie wszyscy szkołę? Lubicie? Da. Ale ja mam dla was dobrą wiadomość. Szkoła nie jest po to, żeby ją lubić. Szkoła jest po to, żeby ją skończyć. Patrzcie, jakie to jest proste. Nie ma takiej szkoły, gdzie będziecie lubić wszystkich nauczycieli. Nie lubisz nauczyciela, on cię też nie lubi. To jest proste. I on nie może was wszystkich lubić. On ma swoje problemy, stresy i tak dalej. Połowę tych ludzi w ogóle, znaczy nie u was, bo macie jakąś pewnie fantastyczną szkołę, ale połowę nauczycieli w różnych szkołach innych nie powinno uczyć w ogóle, tak? Ale to jest tylko etap w waszym życiu, który za chwilę skończycie, tylko wy z tego etapu macie wyciągnąć, ile się da dla siebie. Jest 100 przedmiotów, to jakiś, nie chcę używać tu żadnych słów niewody, kto wymyślił ten program, to jest w ogóle, powinien do końca życia go przerabiać od nowa i od nowa. Ale nie możecie być, przerzucać odpowiedzialności za to na swoich nauczycieli, bo nie oni wymyślili ten program. Oni muszą go zrealizować. Ja zawsze proszę młodzież o wyrozumiałość dla waszych nauczycieli, bo oni muszą to zrobić. Oni widzą te debilizmy. Połowę przedmiotów jest w ogóle niepotrzebnych i marnuje się w szkołach wasz czas. To jest moje zdanie, tak? Lepiej byłoby w tym czasie rozwijać poszczególne talenty. Ale taka jest rzeczywistość. W związku z tym weźcie to, co najlepsze. Uczcie się tego, poświęćcie czas, co jest, wydaje się, że będzie wam się że przyda wam się w życiu. A resztę rzeczy po prostu zaliczajcie. Dyplomacji, nie lubisz pani jakiejś jeszcze, w ogóle po co się kłócić z nią? Po co awanturać? Przyjdź, bądź mądry, powiedz, o jak pani dziś ładnie wygląda. Już od razu na dzień dobry problem się rozwiązuje, tak? Zaliczasz tego. Nie warto jest poświęcać szkole więcej czasu niż to jest konieczne. Nie warto kiblować, nie warto powtarzać lat. Bo wy macie, dzisiaj waszym problemem znam, napisałem, nie napisałem, głupia, nie głupia ta pani. To ma zaznaczenie. Wy macie mieć swój cel, czy znaleźć swój cel. Za 2 lata, 3 skończycie szkołę i staniecie u progu życia. I trzeba wiedzieć, co wtedy zrobić. Jednocześnie szkoła jest cudowna. Ja przypominam sobie, mój, nie wiem, mam syna przecież, no troszkę niedawno był w waszym wieku, bardzo niedawno, a dzisiaj już jest, taki ma 24, prawie 25 lat, nie wiem, jak to poszło szybko, no. Od 18 roku do teraz w ogóle jakiś piorun. I to samośmy robili, przecież przerabialiśmy tych szkół tak samo. I dzisiaj jasne, że żal tego czasu, że można było czemu innemu poświęcić, ale patrzeć trzeba do przodu.
Oczywiście znajdując czas na swoje pasje, bo najważniejsze są wasze pasje. A szkoły trzeba, mówię, no odfajkować. No. Znaczy to, co uważacie, że jest niepotrzebne, ale nigdy później. Mówiłam, Paweł, nie spiesz się do dorosłości. Kurde, jeszcze się nabędziesz dorosłym, potem całe przez dziesięciolecia. Macie super czas, bo tak, nie musicie zarabiać pieniędzy. Oczywiście fajnie, jak wam się to uda. Też bym chciała o tym porozmawiać, że możecie zarabiać, tak? Że pieniądze są dobre. Ale nie musicie, bo matka czy ojciec da jeść, przygotuje, zrobi zakupy na ogół i tak dalej, tak? Macie dach nad głową, nie musicie płacić rachunków, to wszystko robią za was dorośli. Więc powiecie, Boże, jak ja mam cudowne życie, ja mam tylko znaleźć swoją drogę w tym czasie. Realizować swoje pasje, oczywiście z miłością do innych, jest fajnie móc pomóc też swoim bliskim. Czy uważa pani, że ktoś, kto nie jest wykształcony w kierunku aktorskim, jest w stanie dobrze ocenić, czy dany aktor jest dobry, czy nie? Czy uważa pani, że to zależy jedynie od tego, czy podobała mu się ta rola w filmie? To jest taki zawód, który podlega ocenie. I to nie ma znaczy, czy jest w stanie ocenić, czy jest dobry aktor, czy nie. No to... I czy jakby bardziej pani uważa, że to chodzi o to, żeby podobało się, że powiem, większości społeczeństwa, czy dla wybranych... Nie, śmiesznie, jak ona mówi, proszę pani, to jest najśmieszniejsze, tak jak w telewizji. Się umawiamy, że mówimy, znamy się całe życie, ale mówimy sobie, proszę pani... Bo przed kamerą. A przed kamerą, to zapomniałam, że jest kamerą. Kochani, po pierwsze tak, wszystko, co jest twórczością, tworzymy dla odbiorcy. I odbiorcy ma się to podobać, ma to czuć, tak? To jest to samo, dotykamy malarstwa, poezji, piosenek. Wam się prawdopodobnie podobają piosenki, które ja prawdopodobnie uważam za debilne, bardzo często, tak? I jakie to ma znaczenie, że ja powiem, że to jest grafomania, bo wydałam 3 tomy wierszy, uważam, że te wiersze są wierszami prawdziwymi i to jest grafomania, nie? I skoro dla komuś to łagodzi serce i tak dalej. Sztuka właśnie, to są odwieczne dyskusje, nigdy niedokończone, tak? Co jest prawdziwą sztuką? Sztuka ma oddziaływać. Oczywiście można ocenić, ja jako zawodowy czegoś mogę ocenić, że to jest słaby aktor, tak? Ale po czym można ocenić? Bo nie umie podawać kwestii prawdziwie, tak? I to są pełne seriale takich dziwnych ludzi, co nauczyli się tekstu jakimś drewnianym tekstem, posługują się, mówią, nie patrzą na tego. Powiedziałaś, że przyjdziesz, tak? A bo on mi powiedział, że nie przyjdziesz. Prawda? Bez emocji, bez prawdy. Aktor to jest zawód, który jest oparty na prawdzie. Aczkolwiek to jest znowu złożone, bo jeżeli ja gram osobę, którą boli wątroba i nie może wysiedzieć, to przecież nie znaczy, że mnie musi boleć ta wątroba. Jeżeli gra dziesiątki aktorek grają prostytutki, to nie znaczy, że musi zostać prostytutką, żeby dobrze zagrać, tak? To jest dylemat, co znamy z tym filmem. Jeżeli grasz alkoholika, czy znaczy, że musisz się nachlać, żeby zagrać? Nie, bo jak się nachlejesz, to nie zagrasz, tak? Nie, gra się na trzeźwo, jest to trudne, tak? No i także... No to może właśnie w takim kierunku, czy któraś rola była dla pani jakimś takim wyzwaniem? To już się wszystkie te role, każda jest wyzwaniem. No, w Krzyku musiałam się nauczyć. No, bez miłości do pierwszego filmu przeszłam kurs fotoreportera. Dlaczego? Że jeżeli kocham swój zawód i chcę być prawdziwa, jeżeli trzymam, jestem fotoreporterem, tak? Gram fotoreporterkę z aparatem, muszę wiedzieć, poszłam kurs cały, bo muszę wiedzieć, jak aparat trzymać, żeby zrobić 5 zdjęć, żeby nikt nie zarzucił mi, że ja robię to niewłaściwie. Poszłam na kurs kreślarski, ponieważ stoję przy rejsbracie i kreślę, więc przez 30 sekund na ekranie, jeżeli jest, że ja kreślę coś, to musi być, zawodowiec musi wiedzieć, że ja to robię dobrze, tak? I to jest taka fajna strona tego zawodu, że zawsze możesz się czegoś nowego nauczyć, no. I ostatnie chyba pytanie to, czy wracając jeszcze do tych ról, jaka rola jest trudniejsza? Czy taka, która właśnie jest bardzo zbliżona do codziennego życia, czy taka wręcz abstrakcyjna? Znaczy, no, ja właśnie nie grałam takich ról. No, zagrałam, co jest może elementem, 3-krotnie już za życia siebie samą, tak? Bo zagrałam w Bez miłości, nie, w, jak jest taki serial, M jak miłość, tak? Zagrałam siebie Dorotę Stanińską, tak, prezesa Fundacji Nadzieja, która przywozi odblaski i walczy o bezpieczeństwo. Tak? To jest fajnie, zagrałam 07 z Głośnie w takim serialu, co jest powtarzany ciągle w historii z też siebie jako gwiazdę filmową, tak? Dorotę Stanińską i tam jeszcze gdzieś. Natomiast
Generalnie ja lubię, to co już powiedziałam o tym, tworzyć postaci, czyli mnie nie interesuje zagranie siebie samej. Zmieniam w związku z tym wygląd, zmieniam sposób chodzenia, wymyślam sobie szczegóły, bo każda osoba ma jakieś swoje przyruchy, o jeden robi tak włosy, drugi robi tak, nie? To są takie, tak budujemy człowieka, żeby wtedy wiedzieć, że to jest prawdziwe. Dobra, to zmienimy teraz. Chciałam pogadać z Wami w ogóle jeszcze o rzeczach takich innych. A to byście się za karę czy w nagrodę tylko cztery osoby te pytania? No. My to chcieliśmy zapytać o wiersze. Kiedy zaczęła Pani pisać i co Panią do tego zmotywowało? Dobrze, no może zacznijmy w ogóle, co mnie zmotywowało. Z pisaniem jest, jeżeli ktoś pisze, no to kto z Was pisze wiersze? Można się przyznać. Nie? Zależy, bo dużo osób robi tak, że dużo po prostu zapisuje sobie, nie wiem, jakichś notatnikach, ale nie ważę tego za wiersze, bo jakby nie ma tego dużego, nie jest to dobre. A tego nie wiesz, czy jest to znaczy, dobre. A tak widzisz, tego nie wiesz. Według nich to jest taka ocena sobie. Znaczy, słuchajcie, dzisiaj jest w ogóle mania, żyjecie, Wam jest bardzo ciężko w tym świecie, bo w tym świecie każdy może wszystko na zewnątrz, tak? I każdy wydaje książki, że piardną, że kocek zrobił kupę, czy że cokolwiek, że z powodu napisania książki. Poezję piszą wszyscy i będę się ciągle upierać, że myśli rozwichrzone, zapisane słupkiem niekoniecznie są poezją. Tak? Niemniej jednak dużo osób pisze. Ja piszę, pisałam od zawsze. Sztuka w ogóle powstaje w moim pojęciu albo z dramatu, albo z radości, albo z rozpaczy, albo ze szczęścia. Tak? Takie są dwa na ogół duże bieguny. Myślę, że piszę od zawsze, ale z wierszy wydałam 3 tomy, pierwszy pożyczone natchnienie, tam są datowane wiersze. I te pierwsze wiersze znalazłam mojej mamusi po jej śmierci w archiwum. I strasznie się przeraziłam, że mając lat 13 bodajże wtedy, tak strasznie poważnie pisałam i napisałam taki wiersz, tak znalazłam u mamy. Uwaga. Szare niebo, szare kwiaty, szary cały świat i szary smutek pozostał w szarym sercu na szereg szarych lat. Jezu, co się stało w tym życiu tej nastoletniej dziewczynki, że coś takiego wypłodziła? No i doszłam do tego, kota straciła. Mojego kota, moją syrenkę, którego miałam od małego, znalazłam w czasie burzy, zmienialiśmy, wtedy przeprowadzaliśmy się w inne miejsce w Gdańsku i kot się zatracił w tym wszystkim, tak? Znaczy, bo koty się do miejsca podobno ten i kota, nie było kota. I tak to przeżyłam, że takie, na przykład pisałam rzeczy, no to jest taki wiesz, który przychodzi do głowy jako ten jeden z tych, znaczy to nie był pierwszy pewnie wiesz w moim życiu, ale taki, który jest jeden z pierwszych, który jest w moich zbiorach wydany. To teraz mam pytanie co do jednego z wierszy z tomiku Niewierny czas. To może kolega przeczyta. Kolega przeczyta wiersz, mówię, dobrze, super. Ale dawaj, ja potem mam też powiem coś, no. Ciekawe jest. Męski chociaż wybrałeś wiersz? Wiersz wybrałam ze względu na tytuł. No, a jaki? Ja to zaraz pamiętam, że się dowie, o co mi chodziło. Dobra. Jest czwarte nad ranem. Jak wierszu kolejny. Tak. Piszę do ciebie, bo mi ciebie brak. Wróciłam przed chwilą do pustego domu. Piłam, tańczyłam, by zagłuszyć strach. A teraz bym chciała siebie w ciebie schować, zamiast się topić. W beznadziejnych łzach o jedno cię proszę. Nie daj mi zwariować i nie daj utonąć. Tak całkiem do dna. No. I teraz tytuł mi chodzi o to, że nie dała Pani tutaj tytułu. I po tych latach, po tych paru latach od wydania tomiku, czy byłaby Pani w stanie nadać tytuł? To jest strasznie zabawne, ponieważ wiersze się nie pisze, tytułów się nigdy nie nadaje, zanim nie napiszesz wiersza. I tytuły są z konieczności się nadaje tytuły, bo trzeba jakoś te wiersze uporządkować. Ja w ogóle jak nie wymienić tytuły, to nie będę wiedziała, o które wiersze na ogół chodzi. Tak? Także tam, gdzie się da, no wydajesz, w tomiku jest, ja wam tu przyniosłam do pokazania, zostawiam wam w bibliotece jeden, powiedzmy sobie 60 wierszy czy 100, no. Jakoś, żeby znaleźć, gdzie się trzeba na ogół określić, tak? Więc są wiersze, którym jest łatwiej nadać tytuł i są takie, którym się nie da nadać. Temu się nie da nadać
nadać tytułu, tak? No. Właśnie, a propos książki, no. Chciałam, żeby pani przeczytała i chciałam usłyszeć, jak to pani intonuje. Znaczy, pamiętajcie, co jedno jest z wierszami w ogóle. Wierszy nie można recytować, to jest jedno. Wiersze trzeba mówić. Czyli musisz się nauczyć mówić, mimo że wiersz ma rym i rytm, tak? Czy może mieć? Nie należy, jest taka różnica. Jak czytuję, ja zawsze na takim wierszu robię przykład taki, może nie na tym, ale to jest taka różnica przy wierszu. Oczywiście jak piszesz, zapisujesz myśl. Jak powiedziała pięknie chyba Agnieszka Osiecka, poetą się nie jest, poetą się bywa, tak? Czyli są całe takie czasy, okresy, kiedy to spływa. Ja mam nawet przy łóżku zawsze papier i jakiś ten i się właściwie w całości tworzą wiersze. Bardzo rzadko mam taki pomysł, mam nieraz pomysł marzenie, jest taki wiersz marzenie, tak? Też słowo komu, kto co, kto marzena, tak? Czyli komu, czemu dałam komuś, dałam marzenie, swoje marzenie. Tak i takie się bawiłam, takie mam wiersze, takie się jako zabawę słowo. Natomiast generalnie one się tworzą. To, że one się rymują, no to jest taki dar właśnie, który masz. Ja uważam głównie i taką poezję najbardziej w sumie chyba lubię, która posiada swój wewnętrzny rytm i rym. Ale różnica w mówieniu, a recytowaniu polega na tym. Podam wam na takim przykładzie wiersza krótkiego, który brzmi, jak ludzie go czytają, to na przykład w tej, czytają wersami. W tej ciszy bezgranicznej leżę wsłuchana w windy skrzyp i liczę, ile pięter pokonał właśnie z dołu dźwig. Trzasnęły drzwi na piętrze, zamieram cała. Raz, dwa, trzy, to pewnie sąsiad czy sąsiadka, a ja myślałam, że to ty. I to jest wyrecytowane, tak? A jeżeli powiedz, mówisz, wiesz, to mówisz, w tej ciszy bezgranicznej leżę wsłuchana w windy skrzyp i liczę, ile pięter pokonał właśnie z dołu dźwig. Trzasnęły drzwi na piętrze, zamieram cała. To pewnie sąsiad lub sąsiadka. A ja myślałam, że to ty. Wiesz, jaka jest różnica? Bo cała emocja idzie wtedy, kiedy mówisz. I na przykład ten chciałbyś księżyc? To akurat jest prosty wierszyk. Wieczorem ogromny księżyc przylgnął do mej szyby. Przyjrzałam mu się z bliska. On nie był szczęśliwy. Powiedział, że jest smutny, bo chciał świecić parą, a tymczasem świeci starym tylko zegarem. To są tak, ja to co piszę dzielę na wiersze i rymowanki, to akurat do rymowanek zaliczę, ale w takim tomiku, jak pozwolicie, że wam coś powiem, żeby było troszkę weselej, w niewiernym czasie, tam jest taki może najlżejszy z tych moich tomów, taki wiersz, który, pozwolicie panie, że zadedykujemy wpierw panom? No bo zawsze my mamy pierwszeństwo, przecież macie faceci, wam wszystko ustępują, nie zawsze miejsca, wszystko stawiają, ten tego. Nie? Nie jest tak? Nie sami dżentelmeni przecież, nie? To panom, bo wy wchodzicie, słuchajcie, wy jesteście w najtrudniejszym momencie życia. Nie tylko, że ta szkoła, że wszyscy od was coś chcą, że jeszcze nie wiecie, podlegacie pierwszym emocjom, pierwszym zakochaniem, nie? Już macie za sobą część? Jezu, ile was czeka jeszcze w tym życiu, ile razy się zakochacie, ile łez, ile włosów wyrwanych, paznokci obgryzionych. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? To wam potem sprzedam filozofię taką, która wam połączy. Ale to jest taki moment trudny. No więc panom dedykuję, młodym, taki wierszyk pod tytułem Kiedyś. Kiedy już załatwisz wszystkie swoje sprawy. Kiedy? Nie wiadomo, ale może kiedyś. Kiedy czas ci doda troszeczkę powagi i staniesz się może trochę bardziej rzewny. Kiedy już ukończysz wszystkie fakultety. Kiedy już przerobisz wszystkie te kobiety. Kiedy zrobisz wszystko, co młodości prawem, przyjdziesz tu i powiesz mam do ciebie sprawę. Lecz ja wtedy niestety, starsza lat 20, odpowiem za późno. Dusza moja przestała być grzeszna. No, to dla panów. A dla dziewczynek, które zawsze, dla których, no nie będę rozgraniczać.
No, które może się łatwiej zatłukują. Ulegają zauroczeniom wszelkim, a dla dziewczynek taki wiesz pod tytułem zauroczenie. W każdej chwili i w każdym momencie, na lądzie i w wodzie, wszędzie, ach, wszędzie. Mieć chciałabym ciebie tuż przy sobie blisko, czuć dotyk i oddech, ale nade wszystko jasny błękit nieba w twych oczach odbity. I uśmiech młodzieńczy pod rzęsami skryty. I ciało, jak posąg lśniące w ostrych słońca promieniach. I co zdobyć najtrudniej? Serce, wyrzeźbione ponoć z kamienia. A, no dobra, lecimy. No, to troszkę tak na śmiechu. No. Teraz chcieliśmy zadać pytania dla ciebie o piosenkę. Dlaczego zaczęła pani śpiewać? Czy to była pani decyzja, czy może ktoś panią do tego namówił? Znaczy, jak pani zaczęła śpiewać? Takie pytanie to mnie zawsze dziwi, ale być może ono ma jakieś podłoże. Czyli że zakładacie, budując takie pytanie, że można kogoś do czegoś zmusić. Ja jestem człowiekiem, którego nie można zmusić do niczego i nie umiem zmusić nikogo do niczego, ani swoich mężów nie umiałam zmusić do niczego, dlatego w liczbie mnogiej, tak? Ani swojego kota nie umiem zmusić, ani psa, ani syna nigdy nie zmuszałam do niczego. Nie, człowiek jest indywidualną jednostką i musi robić to, co uważa za słuszne. Dlaczego zaczęłam śpiewać? Bo uważam, że jak się nie da czegoś powiedzieć, to można to wykrzyczeć. Jak się nie da wykrzyczeć, to można to jeszcze wyśpiewać. Tak? Śpiewanie jest inną formą jakby opowiedzenia historii, tak? Inną formą zresztą te moje piosenki, które w naszym tym nurcie piosenki aktorskie, to są takie małe przedstawienia, jakby no małe taka opowiedzenie historii, dlatego tak mnie wkurzają te grafomanie naokoło wszystkie, gdzie nie jestem w stanie rozróżnić, kto co śpiewa, po co śpiewa, słów nie rozumiem, końcówek nie rozumiem i nie wiem o co chodzi, no często. No ale nie. Tyle. A poza tym chciałam troszeczkę też sobie coś udowodnić, bo to jest bardzo ważne, ponieważ jak przyszłam do szkoły teatralnej, byłam o te 40 lat młodsza, ale poza tym nic się nie zmieniło, tak? Głos miałam taki sam niski, chrypliwy, długie białe włosy, niebieskie oczy, w związku z czym zaczęły się lekcje śpiewu u nas, a w takiej szkole, że dziewczynki do góry, proszę bardzo, a chłopcy na dół. A ja z dziewczynkami do góry mi du-du, a z chłopcami proszę bardzo na dół jeszcze niżej, bardzo, proszę, aż do basu. Tak? W związku z tym pani, która prowadziła śpiew, powiedziała, że ja mam chore gardło chyba. Skoro ja nie mogę śpiewać wysoko, a tylko tak nisko, to znaczy ja mam chore gardło. I wysłali mnie na jakieś zajęcia, jeździłam przez zimą, przez śniegi, przez tramwaje, jakieś, gdzieś na jakieś zabiegi, aż ten doktor po 3 miesiącach powiedział, no i co pani, długo tak chce pani tu jeździć jeszcze? Ja mówię, ja chcę? Ja w ogóle nie chcę tu jeździć. Wy to patrzę pani tu jeździć, bo mi kazali. No więc przecież pani ma tak struny głosowe zbudowane po prostu, pani nie będzie piszczeć, nie? I zresztą między innymi na studiach też wtedy się ktoś zwrócił z propozycją bardzo fajnej roli, niby, czy może mniej fajnej, nie pamiętam, ale jedno jest, pamiętam, że trzeba było podłożyć głos za mnie. Bo taki słowiański typ, historyczny film, słowiański typ urody, blondyneczka, malutka, drobniutka, wtedy byłam drobniutka, o niebieskich oczach, to żeby mi się tak piszczeć, nie? Więc się zgodzę, że podłożą za mnie głos. Ja na szczęście byłam mądra już wtedy, że powiedziałam, że niestety się nie zgodzę, ponieważ mój głos to jestem ja. I dzisiaj nawet jak mnie ktoś nie poznaje, tak, to mnie każdy pies nawet nierasowy po głosie pozna, tak? Bo, ten, bo głos jest częścią nas samych. W związku z czym, że tak oceniano ten mój głos, no to na przykład były całe takie miesiące, że mi ta pani, która od nas uczyła śpiewu, zwalniała mnie z lekcji, bo mówiła, że mi szkodzi przebywanie w pomieszczeniu, gdzie się śpiewa. No w związku z tym, jak w 77 roku wygrałam ten teatr jednego aktora, potem w 78 po raz drugi wygrałam, to się zapisałam na festiwal piosenki aktorskiej, też go wygrałam. Tak, żeby nie było już dyskusji. No. Następne pytanie to jest, jaki był pani pierwszy występ? Już nawet nie mówię o tym, gdy już pani zawodowo śpiewała, tylko nie wiem, jakieś amatorskie... Pierwszy występ był w Pelplinie. Byłam w zespole Żywego Słowa w Gdańsku. Mówiłam wiersz o Borowiku.
Mieliśmy bardzo 7 lat miałam, no to byliśmy małe dzieci wtedy. No. I takim byliśmy pokazowym zespołem i bardzo byłam przejęta i mówiłam ten i bardzo szybko zrozumiałam, czym się rządzi scena. Scena się rządzi własnymi prawami i na scenie jest tak, raduj się kto może, nikt ci nie pomoże. No. Ponieważ w trakcie tego wiersza o Borowiku, kiedy coś mówiłam, nagle to były dzieci, to dla dzieci był występ, dzieci było bardzo dużo, wtedy taka wysoka scena była, pamiętam, i to pod Gdańskiem Pelpin jest taka miejsca. I nagle zarżał koń za sceną. Wiecie, jak koń żył, no jakoś tak, ktoś go męczył koń. Te dzieci w ryk po prostu ze śmiechu, a ten koń, a rżał i rżał ten koń. I ja, czerwona jak burak się zrobiłam, wszystko, ten cały wiersz mi uciekł z głowy, nic, wszystko, przerażona, nic, zanim zaczął, koń przestał rżeć, te pani uciszały, te dzieci, a koń się ciągle tam. To w związku z tym, ja mi nic nie pamiętam w połowie tego wiersza i ja wtedy zrozumiałam, że ja muszę ten wiersz skończyć, muszę tego cholernego Borowika do tego cholernego koszyka jakoś doprowadzić własnymi słowami, byle się rymowało, tak? Nikt mi nie pomoże, bo tego mogą się dzieci tylko śmiać ze mną, tak? I tu nikt nie zna moich tekstów tak samo, także ten koń, rżący koń w Pelpinie do śmierci będzie w mojej pamięci, no, to taki pierwszy tekst. Ja, ale zagrałam też w takim filmie, jak miałam 17 lat chyba, to pamiętam, bo nie, no 16 miałam, 17, ja byłam, zaczęłam pracę w teatrze już, w studenckim, poważnym teatrze, w Gdańsku, w klubie Żak, wtedy tam szukali filmu Seksolatki, taki film powstawał, już też nieżyjący pan Zygmunt Hibner, szukał tam jakichś tych, ja tam zagrałam, ale zagrałam jakąś tam małą rulkę, bardzo byłam tym przejęta, no i tak. A jaki występ wspomina pani najlepiej? Wszystkie. Ja tak, w tym nie wiem, takie najlepsze wspomnienia, gdzie pani kogoś poznała, czy... No kochani, no to na to bym musiała trzymać was tutaj przez najbliższe 5 lat, żeby wam to opowiadać, abyście się zestarzeli. Zawsze się poznaję, to jest... No, może... Czy to ma znaczenie, na przykład, czy to jest coś więcej warte, że z Travoltą się poznałam na festiwalu i żeśmy gadali, że potem były nasze zdjęcia tu w gazecie i lecieli wszyscy, Jezu, Panie, to fotomontaż, czy to Travolta, no. Travolta dzisiaj, no, chętnie bym z nim nawet zagrała jeszcze raz coś tam, prawda, spotkaliśmy się wtedy na festiwalu, gdzie on nie dostał nagrody, ja dostałam w San Sebastian nagrodę za najlepszą rolę. Chciałam być bardzo elegancka i taka intelektualnie, ten więc... Mówię właśnie, no opowiadam, mówię, opowiedz mi coś o tym twoim kraju tam. No co tak zaczęłam, nie wiesz, mamy takiego wybitnego reżysera, Andrzej Wajda, mówię, Wajda, tak, to jest opowiedz coś o nim. Także, oczywiście całą masę, różnych fajnie grałam w amerykańskim filmie, poznałam całą masę aktorów i mogłabym prawdopodobnie dzisiaj po raz pierwszy, mając 60 lat, żałuję, że może nie zostałam w obliczu tego wszystkiego, co tu się wyprawia, bo może gdybym zrobiła to, co tu zrobiłam tam, to bym... mogła robić jeszcze inne fajne rzeczy dużo, a tu ciągle się boksuję, mam wrażenie, że od zera zaczynam, ale widocznie taką mam karmę. Także tych anegdot, słuchajcie, związanych to byśmy nie zdążyli na tym poopowiadać nigdy, ale napiszę kiedyś, może książkę zdążę na ten temat. Więc tak, gdzieś usłyszałem kiedyś, że nazwano panią śpiewającą aktorką, i że pani nie za bardzo to podeszło. Czy pani teraz jakoś, nie wiem, nie za bardzo to pani obchodzi, czy zmieniłaby pani... To przede wszystkim to, co czytacie, to w ogóle dzielcie przez 6, tak? Co kto pisze, bo ja nie przypominam sobie, że ja protestowałam. Takie już było to określenie, bo były festiwale aktorów śpiewających, festiwal piosenki aktorskiej. Nigdy się nie mogłam obrazić na to, że jestem aktorką śpiewającą, bo są aktorzy, którzy nie potrafią śpiewać i co potrafią śpiewać, więc nie ma w tym nic obraźliwego, więc... Nie wiem skąd to zaczerpnąłeś takie... dziwne, że nie ma to dla mnie zresztą właściwie żadnego znaczenia. No, co tam macie jeszcze? Wydaje mi się, że teraz przejdziemy już do pani fundacji, tak, do Nadziei. Czy założenie fundacji było tylko pani pomysłem, czy ktoś też panią do tego zmotywował, jak z niego? Mnie się wydaje, tylko są takie rzeczy, które wszystkie można sobie przeczytać wszędzie. Strasznie nie lubię takie upowielania, bo to chyba na tych moich stronach tam jest wszystko jest. Tak, no przejechał mnie samą raz, drugi, piąty, dziesiąty, wychodziłam, otrzepywałam się, szłam, więc myślę sobie, dlaczego te samochody ciągle na mnie tak napadają, tak? Wygrałam parę rajdów, więc jestem dobrym kierowcą. Przejechałam świat wzdłuż i przez miliony kilometrów, przejechałam pół Afryki,
3/4 Stanów Zjednoczonych w autach, więc jakby na pewno można powiedzieć, że umiem jeździć. Niemniej jednak tak jakoś tych się śmiałam, że miałam kiedyś rejestrację na swoim pierwszym samochodzie pod tytułem Mały Fiat 126 VAL i potem numer, więc chyba poważnie potraktowano to parę razy, że jednak te dwie ciężarówki we mnie walnęły. Raz mnie uratowały walizki, które wiozłam do naprawy z tyłu, bo zadziałały jak takie amortyzatory, ale rzeczywiście miałam już w 98 roku ten straszny wypadek w Sękocinie i ponieważ tam się nadziały rzeczy magiczne, ponieważ w moim życiu dużo rzeczy jest magicznych, ale może dlatego właśnie, że też mam tych tyle razy darowane życie, więc sobie myślę nieraz, że tak to jest, że nigdzie mnie nie chcą, w niebie mnie nie chcą, w piekle mnie nie chcą, trzymają mnie tu na ziemi, ale w związku z tym trzymają mnie, bo jakiś jest tego cel. Jednym z tych chyba z tych moich tu celi, misji do wypełnienia jest właśnie działanie na rzecz innych ludzi. A rzecz by była magiczna i mogę wam to opowiedzieć, bo cała reszta jest nieważna, ważne jest, że chciałam, musicie zwracać uwagę na znaki, na rzeczy, które się dzieje, intuicja. Dostaliśmy od Boga intuicję, poza tym co uroda, ręce, nogi i wszystko, cała reszta, to dostaliśmy rzecz niezwykle cenną, intuicję. I słuchajcie swoich intuicji, dlatego że to jest taki znak, że coś się może wydarzyć albo coś, że coś jest dobre dla nas albo niedobre. Ludzie w dzisiejszym takim dziwnym, brutalnym świecie jakby przestają zwracać na to uwagę. Macie, przecież zdarza się, że poznajecie kogoś i się czujecie nagle niepokój, tak? I źle się czujesz, a poznajesz kogoś i czujesz się, jakbyś znała tą osobę 30 lat, tak? Czy 20. Trzeba tego słuchać. Ja jechałam akurat na wywiad wtedy z Ewą Sałacką, już też nieżyjącą aktorką. Pozdrawiamy Ewę, nie? Kurde, taka stara jestem. Co mówię o kimś, to już tyle osób nie żyje. Jechałam na wywiad do niej i ona zadzwoniła w Pruszkowie między Milanówkiem, ja mieszkam, a Warszawą, czy wzięłam Pawła ze sobą. Mój syn miał wtedy 9 lat. Ja mówię, nie no, co ty, gdzie, ja potem mam jeszcze zajęcia i coś wiozłam do jakiejś szkoły, miałam jakieś spotkanie w szkole. Nie, ale proszę cię weź, bo Paweł tak śmiesznie mówi, on taki fajny jest, wiesz. Ja mówię, przestań, zobacz, która godzina. My poczekamy, ja się wróciłam do domu. Wróciłam i powiedziałam, Paweł, ubierasz się, pojedziesz ze mną. No to i wiesz, jak to przychodzi nagle matka i ubieraj się. Wiemy, ja. No mówię, przestań, Ewa cię prosi za. No jak Ewa, no dobrze, bo Ewa załatwia bilety do kina na fajne filmy, więc on ją bardzo lubił. No dobrze, Ewa to ubrał się. I przysięga wam, on podchodził do auta i położył rękę na klamce, żeby otworzyć drzwi. Ja powiedziałam, Paweł, zostań, ja wezmę twoje zdjęcie. No to dopiero się zaczęło, to się zdecyduj, to każdy mi się ubierać, to mam jechać, czy nie jechać, czy co, z sobą to nie można wytrzymać, to co, ty? Ja mówię, dobra, zostań, do mnie wezmę twoje zdjęcie. Dlaczego? Nie wiem. Dlaczego? Wiadomo, wiem już dzisiaj, tak, ale w tym momencie wzięłam, rzeczywiście Pawła zdjęcie i pojechałam. I cały wywiad ze mną był prowadzony w kierunku, jak to możliwe, że kiedy zdążyłaś zrobić te filmy, zdobyć te nagrody, te sztuki, te festiwale, powygrać, kiedy ty miałaś tyle wypadków w życiu, tyle operacji, tyle różnych rzeczy takich nieprzyjemnych. Ja taka chciałam być dowcipna, bo zawsze uważam, że jak się z anegdotą to mniej wszystko boli, nie? Jak się opowiada żarty, to mówię, wiesz, memu życiu nie zagraża bezpieczeństwo. Będzie jaki lapsus, tak, nie? Memu życiu nie zagraża bezpieczeństwo. No to buzi i lecę. Rzeczywiście, nie wiem, coś tam wyzłam do jakiejś szkoły chyba, o ile pamiętam, i wracałam przez Magdalenkę. I wracam, spieszę się, otworzyłam na szczęście okno, bo ten, że dzwonię, już miałam taką cegłę wtedy, taki telefon pierwszy do Pawła, że ja zaraz będę, żeby się nie dorobić, zaraz będę w domu. Jakaś pani stała na poboczu i machała z siatami, no takie, nie wiem, no coś jej, nie te, co teraz stoją przy laskach, te przylaszczki, tak, nie. Wtedy nie stały przylaszczki, tam nie rosły, tylko stała kobieta, no z siatami, co to, nie wiem, samochód się zepsuł. Ja jako generalnie człowiek życzliwy, który próbuje zawsze pomóc jak mogę, nacisnęłam na hamulec, zajechałam bardzo dobrym autem swoim, wtedy Mazda Kronos, takie dobre, duże auto. I ona zobaczyłam taką uratowaną twarz, ty siadł, leci do tego auta, chce otworzyć drzwi, a ja w tym momencie gaz i odjeżdżam. No jej, i właśnie ona zobaczyła mnie i taką minę, tak. I te siatki zostały, ja w tym lusterku zobaczyłam, mówię, Boże. Boże, co ja zrobiłam? Dlaczego ja się tak zachowałam okropnie? Jak ja mogłam? I tak chamka jakaś. Dlaczego? Mówię, nie, ja muszę odpocząć, ja jestem przemęczona, mi się coś zrobi z głową. Właśnie wtedy dziękować, bo wtedy otworzyłam szybę obok siebie.
Ten, i podjeżdżam do skrzyżowania. Taki wielki trak był w tym godzinie. Trak, chciałam, śmigłam, nie? Ja jestem jedyny żywiciel rodziny, nie mogę, trzeba ostrożnie. Czekam, aż ten trak wjedzie tam w kierunku. No i tam on, bo on widzi, a ja nie widziałam, tam nie było świateł wtedy. No to on ruszył, ja ruszyłam, to poszło z ułamki z jakąś myk, kontoka, zobaczył ciężarówkę. Nikt do dziś nie pamięta, ja też nie wiem, czy ja wysiadłam z samochodu, czy wypadłam z niego, tak? Zaczepiliśmy po drodze dwa inne samochody. Jak chcecie zobaczyć, jak to wyglądało, to wejdźcie sobie na stronę fundacji fundacjanadzieja.org.pl, to zobaczycie, jak siedzi, dosiadł mnie kamaz ciężarowy. Szoferkę miał na tylnym moim siedzeniu, koła w moim bagażniku. I tu nie było nic. Ten samochód ciężarowy potężny był wszędzie tu. Tu, do tego stopnia był tu, że mnie oskalpował, tak? Co się potem okazało, że ściągnął mnie, obrał mnie i tu musiał tak jechać. Czyli ktokolwiek by siedział, to czy by siedział ten, ta pani, którą bym zabrała, czy Paweł, mój syn, byłby po prostu jedną marmoladą. Nic by nie zostało, nic. Dlatego mówię o znakach. Ja wtedy stojąc w tym szkle cała, zresztą to fajnie, bo jak ja to co ja pamiętam, to ja stałam i patrzyłam. Gość, którego zahaczyłam, jeszcze przewlokłam, bo im jeszcze w słup takim gniotło z prawej strony, nie odzyskał umowy przez następne 6 godzin, bo wiedział, że go przejeżdżacie na niego samochód, że go zabije, nie mógł mówić. A ja zobaczyłam, że za chwilę ten samochód wybuchnie, bo siedział ta ciężarówka na nim, silnik pracował, wszystko się dymiło, zaczęło dymić, ja mówię, aha, zaraz to wybuchnie. Bo pełno ludzi było, jak ja powiedziałam, że to wybuchnie, to wszyscy uciekli. Co jest no oczywiste przecież, nie? W związku z tym ja tam jakoś wróciłam do tego auta, już nie mogłam wejść, bo kierownicę złamałam, tak się trzymałam tego, żeby wyłączyć ten. Dlaczego tu mówię? Jak stojąc w tym szkle cała, bo ja we krwi i w szkle. I wtedy stojąc tam, że powiedziałam, Boże, przysięgam Cię za to, że nie osierociłeś mojego syna, tak? Za to, że ja, nie ocaliłeś, bo i że Pawła tam nie było, ja zrobię wszystko, żeby coś zrobić. I policjant, który podszedł do mnie, bardzo szybko zresztą, ja mówię, dlaczego tu nie ma świateł? On mówi, no nie ma, jak pani, niech pani coś zrobi. Ja mówię, dlaczego tu nie? No nie, pani Dorotko, bo tu jest, tu dochodzi do 4 wypadków codziennie, co 4 dni czy 5 ginie człowiek na tym skrzyżowaniu. To ja mówię, to dlaczego nic nie robicie? No robimy, ale nic by nie skutkuje. Jak pani czegoś nie zrobi, to nikt nic nie zrobi. To są słowa policjanta, po których ja stojąc na skrzyżowaniu przysięgłam Bogu, że nie nazywam się Stanisław, jak nie doprowadzę do budowy świateł tam. Założyłam fundację właśnie Nadzieja, rok później nacisnęłam magiczny guzik. Najmagiczniejszy moment w moim życiu, kiedy czekaliśmy jeszcze na telewizję, doprowadziłam do budowy tych świateł, zmusiłam urzędników do wydania decyzji, pozbierania pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I kiedy kierowcy stali wszyscy ze wszystkich stron, otworzyli szyby, wyciągnęli ręce z Wiktorią i klaksony, jak uruchomiłam światła i ruszyli. To jest takie skrzyżowanie, gdzie się wyjeżdża na Kraków do dziś dnia. Właściwie nie ma w Polsce chyba osoby, która by tam wtedy nie przejeżdżała. I jak gdziekolwiek jestem, zawsze ludzie dziękują za to skrzyżowanie, bo tam po prostu dużo jeżdżą, więc ileś tam się osób na pewno ocaliło. I stąd jest ta fundacja. Nie jest łatwo prowadzić fundację, jeżeli chcesz, nie zakładasz jej po to, żeby kręcić swoje lody i zarabiać pieniądze, tylko żeby coś dobrego zrobić. Więc momenty mam takie, że mi się chce już to zamknąć wszystko, bo już mam mniej siły, żeby żebrać o te pieniądze, robić lekcje bezpieczeństwa. Widzicie zresztą, że mam wszędzie odblaski, gdzie można. Na butach też mam to odblaski. O. I to was chcę przekonać. To są pakiety odblaskowe najnowszej generacji na przykład, bo to są wszystko bajerki fajne, ale musisz pamiętać, żeby to założyć. Wiecie, co to są, tak? Tak idziesz na bankiet na przykład z koleżanką, może skoczysz ze mną gdzieś tam. Ja promuję odblaski najnowszej generacji, namawiam was na to, kochani. W Polsce ginie około 9 tysięcy ludzi rocznie. W Polsce ginie codziennie jedno dziecko czy młodzież. Rocznie ginie jedna szkoła. Strasznie dużo, około 2000, od 1300 do 2000 dzieci i młodzieży, to się razem liczy, ginie. Ginie, nie mówimy o tych dziesiątkach tysięcy okaleczonych. W wypadkach, pieszych, rowerzy, 50% wszystkich to są piesi i rowerzyści. Na ogół dlatego, że są niewidoczni. Ten taki paseczek, który mam na butach, tak, widzicie? Jest widoczny do 1000 metrów. Na płaszczu, na każdym moim zewnętrznym ubraniu jest. Są odblaski. Czyli dajcie sobie szansę, ja zresztą prowadzę bardzo dużo czasu i bardzo dużo tych lekcji prowadzę w szkołach. Tu też trzeba namówić właściwie szkołę nie na takie pitypu i to tam gadanie, tylko na coś, co może wam uratować życie. Na waszą mądrość wkładam,
to, że to od was zależy, czy dacie się zobaczyć. Większość z was chodzi w ciemnych ubraniach, prawda? Zimą? Kto ma jasne? No, niewiele. Kupujcie, jak mama będzie zmieniać ubranie, powiedz, mamuś, kup mi jasne. Ja wiem, że ciemne się nie brudzi, czyli nie widać brudu, znaczy ono się brudzi tak samo, nie? Ale lepiej mieć dziecko brudne i żywe, niż czyste i nieżywe. Chyba. Chyba, czy takie pozornie czyste. No to są takie rzeczy, które, mówię, od was zależy, bo inniście dzisiaj, i dzisiaj nie ma, to brzmi śmiesznie, ale my, wychodząc tu nawet z osiedla, nigdy nie wiemy, czy wrócimy do domu, tak? To jest po prostu coś strasznego, co się dzieje na polskich drogach. I od waszej mądrości, rozsądku, o tym, gdzie siadycie w samochodzie, o tym, żebyście pilnowali dorosłych, żebyście, kto zawsze zapina pasy w aucie? A komu się zdarza, że nie? No. A dlaczego nie zapinasz pasu? Bo się nie chce, nie? Nie, bo się zapomina. A no właśnie, więc zapomina... No po co mi tak przyjadę? Bo to, a jeszcze te 2 metry, to tak bliziutko, to bliziutko. Słuchajcie, nie ma, odległość nie ma znaczenia na to, bo jak cię, tak jak ktoś na kogoś wpada, to nie ma znaczenia, czy to będzie za 10 metrów, czy za 1000 metrów, tak? Wypadek może się stać w każdej chwili. Ja sama, ponieważ jestem roztrzepana, mam na wszystkich tych ograniaczach takie napisane u siebie pasy. Dzieci namawiam, weź rodzicom, może się nie pisz flamastrem, bo możesz dupę dostać za to, tak? Ale weź kartkę i na 2 gumki napisz, bo jak mama zawsze odwraca się za to, napisz pasy, żeby przypominać o tym. 90% wszystkich ofiar śmiertelnych w samochodach są ludzie, którzy nie mieli pasu. Bo wypada się po prostu w razie stuczki, wypadasz się albo łamiesz się, albo wypadasz. To już nie mówiąc o małych dzieciach, tak? Pilnujcie na przykład, gdzie, jeżeli macie rodzeństwo czy małe dzieci, żeby nie wozić z przodu tych dzieci. Bo ja robię dużo tych spotkań dla podstawówek i niestety te małe dzieciaczki są siadane bardzo często z przodu obok kierowcy. To jest miejsce najbardziej narażone, tak? Bo kierowca podświadomie zawsze siebie będzie chronił, poza tym ma kierownicę i to miejsce obok kierowcy jest najniebezpieczniejszym miejscem. Czy gdyby pani styl życia był taki jak w większości ludzi, tak? Gdyby pani nie była taką celebrytką, to... O, chłopcze, jak się naraziłeś na mój słuszny gniew, o matko! To jest największa obraza, jaką mogłam usłyszeć. Proszę, o teraz mi odpowiedz. Co to jest słowo celebryta? Proszę mi dać teorię, wytłumaczenie słowa celebryta. Przepraszam, chodziło mi o osobę po prostu znaną przez wiele ludzi. Dobrze, ale zaprosiliście mnie dlaczego? Czy zaprosiliście mnie dlatego, nie, że jestem celebrytką, czy dlatego, że jestem twórcą, czy aktorką, czy jak to nazwiesz, no? Mi chodziło o to, że pani ma wpływ na wiele ludzi i jeżeli by pani go nie miała, to czy jest taką, to czy pani z taką samą pasją i tyle samo pani, według pani, czy pani tyle samo osiągnęła a propos tej fundacji? Czy spróbowałaby też pani otworzyć, czy tylko jakoś się zająć? Gdybym nie była osobą znaną, nie grała, osiągnęłabym dużo więcej, jeżeli chodzi o fundację, bo mogłabym mi poświęcić dużo więcej czasu. Wrócę do tego, słuchajcie, że myślałem się, że jestem pokręcona, nie? Że się obrażam na takie słowo. Nie obrażam się, w ogóle się nie obrażam. Natomiast to jest to, co przeraźliwego się stało w tych czasach. Zobacz, co ty powiedziałeś. Użyłeś słowa celebryta, bo chciałeś powiedzieć, że jestem znana i mam wpływ na różne rzeczy. To jest właśnie to, co najgorsze mogliśmy się doczekać. Że celebryta to jest taki człowiek znany z tego, że jest znany, tak? Taki, co bywa na wszystkich przyjęciach, przebiera się w bardzo drogie sukienki, pisze się, że pani Siwiec, na przykład Rasę Cycki, pomalowała na Euro 2013, dzisiaj już jest redaktorką, już prowadzi program, już, nie wiem, płytę chyba wyda zaraz, i tak dalej, i tak dalej. No, to niestety rozróżniamy, tak? Twórcy i celebryci. Więc dlatego w dzisiejszych czasach gazety też są, te artykuły są pisane przez grafomanów z ulicy bez wykształcenia w większości. I to nie jest złośliwość moja, tylko tak jest, bo w sądzie jak na pytanie dziennikarki z tego szmatławca najgorszego, jednego z najgorszych Super Ekspresu zadaje, kim pani, ile pani ma lat, 26, a kim pani jest, co pani, czym pani się zda? Jestem dziennikarką od 7 lat. A ma 26 lat? No, czyli to wszystko jest razem jeden taki gówniany kocioł. Natomiast my wracamy, czy ja mam wpływ na coś? Myślę, że kiedyś miałam wpływ i nadal wierzę, że mogę bardzo ludziom pomóc. I dlatego tak się ciskam, przepraszam, na te pytania, bo wiem, że czas wasz jest ograniczony, mój też. A chciałabym wam, myślę, że ważniejsze jest nasze spotkanie, żeby zostawić wam parę ważnych rzeczy, a nie takie, czy ja tam pierwszy film lubię, czy drugi film lubię. Że to, co mogę ludziom zrobić, to mogę zaświadczyć na sobie, że na przykład człowiek ma fantastyczną zdolność samoregeneracji.
że człowiek nie musi zapierdzielać do lekarza po wszystkie i zrzeć leki, że od niego zależy, czy będzie zdrowy i szczęśliwy i nie będzie miał 40 kg nadwagi, bo sama doświadczyłam różnych, byłam jako rok dziecko, spędzałam w szpitalu, zostałam jakby no, naszpilcowana lekami potworną ilością jako dziecko, niekoniecznie sprawdzonym. Całe życie swoje walczę z nadwagą, trzykrotnie rzuciłam po 25 kg nadwagi, teraz też jeszcze mam parę do rzucenia, bo po 40 latach palenia papierosów udało mi się rzucić papierosy 3,5 roku temu. I to chciałabym powiedzieć, na pewno są wśród nas osoby niestety, które popalają, są? Ja wiem, że w szkole jesteśmy, to każdy tutaj nie, ale jeżeli jest ktoś z was, to pali papierosy, ja wam zaspowiem, jak prosto jest się od tego uwolnić i błagam wam, bądźcie mądrzy, bo po 40 latach, 20, 10 jest coraz trudniej. I to jest moje zadanie, żeby przekonać ludzi do rzeczy, że rzeczy się dzieją proste, które mogą wam mieć wpływ na wasze życie. No. Czy pani wierzy w przeznaczenie, czy że my sami mamy nasz los w rękach? Ja nie mogę nie wierzyć w przeznaczenie, kochani. Jeżeli mam, jak mówię, 7 razy darowane życie, bo nie mogę nie wierzyć w przeznaczenie. Bo ja z kolei jako pasażer wzięłam na siebie 2 uderzenia traka w 1986 roku, gdzie miałam, można by powiedzieć, że niewiele mi się stało może, tak? Bo miałam tylko uszkodzoną tkankę miękką kręgosłupa, oderwany mostek od żeber w 8 miejscach złamany z przemieszczeniami, połamane wszystkie żebra, 4 kręgi kręgosłupa złamane, uszkodzony mięsień serca, połamane obojczyki, niedowład rąk i nóg, leżałam sparaliżowana, bliżej nie wiadomo, czy w ogóle będę chodzić, a na pewno nie na przestrzeni najbliższego roku. A ja 6 miesięcy później, czy 7 zrobiłam premierę. I tego was powiedzieć. Znaczy, wiem, że człowiek ma zdolność samoregeneracji. Wiem, że może sobie, że tu masz się komputer najgenialniejszy świata, który możesz zablokować chore pola, który musisz zmusić organizm do pracy właściwie. Dopóki nie, znaczy no nie wierzę już, bo próbowałam, jak ci odetną rękę, to chyba nie odrośnie. Bo mi wycięli 30 lat temu tarczycę, też robiłam eksperyment, że może odrośnie jednak, ale nie, kolega, nie. Ale cała reszta, dopóki masz organ, on jest w stanie organizm go zregenerować. Tak? No i czyli chciałabym przekazać ludziom tego typu wiedzę, no choćby żebyście się oszczędzili sobie może stresów psychicznych i fizycznych i innych. No, coś jeszcze? Czy dużo pani podróżuje po świecie? Czy podróżowała? Teraz już mniej mi chce, bo już zjechałam połowę świata. Tak, podróże są kształcone, jak się mówi ładnie. I powinien się podróżować dużo, bo zwłaszcza teraz jest to proste. Za naszych czasów trzeba było przede wszystkim pokonać barierę paszportową, tak żeby zdobyć paszport na wyjazd. Ja miałam był taki moment chyba z 5 paszportów, ponieważ mieliśmy służbowe osobne paszporty na demoludy osobne. Wiecie, co to były demoludy kiedyś, tak? Nie? Nie? Demoludy? Naprawdę nie wiecie? Kurde, naprawdę nie wiecie? Ja wiem, gdzie to tak słyszę. Świat się dzielił na demoludy i zachód. Dziki, zgniły zachód, tak? Paskudztwo takie, obrzydlistwo. I my, szczęściarze żyjący w demoludach, czyli w demokratycznych, komunistycznych, socjalistycznych, tak? I te osobne paszporty były prywatne na demoludy, prywatne na zachód. Służbowy, jak trzeba było jechać na festiwal, ale taki bez możliwości zarobkowania, bo na festiwal na jeden, na drugi. I jeszcze tak jak na przykład się jechało gdzieś z koncertem, to jeszcze były dodatkowe na te, żeby gdzie można było zarobić pieniądze. Więc te podróże były trudne. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj macie, przecież świat leży u waszych stóp i trzeba tylko chcieć i trzeba jeździć. Przede wszystkim, żeby jeździć, trzeba znać języki. No rozumiem, że tu macie języki na wysokim poziomie pewnie, nie? A to, czy się ich nauczycie, to zależy tylko od was, bo nikt wam nie wbije tego do głowy. I w dzisiejszym czasie nie wyobrażam sobie, żebyście nie znali chociaż 2 języków biegle dla siebie samych. No, czyli podróże tak. Coś jeszcze? My już skończyliśmy, dobra. Ale teraz pytanie, jeżeli pani ma jeszcze czas, czy ktoś z widowni chciałby się podzielić swoimi wrażeniami, jeżeli ma ktoś pytania? Ja mam pytanie. No. Podczas podróży, czy jest jakieś miasto, które tak jakby zauroczyło, albo po prostu czy było jakieś szczególnie dobrze wspomniane? Znaczy słuchajcie, ja naprawdę przejechałam bardzo dużo rzeczy. Kiedyś jak wylądowałam w Stanach, jechałam z 2-letnim synem. Zawsze mi się wydawało, że te Stany chciałam przejechać z duszy wszędzie, wydawało mi się, że trzeba strasznie dużo pieniędzy, strasznie dużo przygotowań. Nagle tak moja siostra, która mieszka w Kanadzie, wygodziła za mąż, to się jakoś połączyła. Byłam po premierze takiej sztuki pod tytułem Próba, strasznie śmiesznej, i postanowiłam ją zagrać w Stanach.
że to jestem jedynym aktorem żywym, w ogóle człowiekiem chyba, który do Stanów wiózł własną statuę wolności. Tylko, że składał tego przedstawienia. Ale nawet nie wiedziałam, wywiozłam 300 kilo nad bagażu, miałam z tym dwuletnie dziecko, pożyczyłam od siostry zlowany tam na miejscu samochód malutki Honda Civic i przejechałam 40 tysięcy kilometrów. No, zrobiłam po tym przedstawieniu przez całe Stany. Okazuje się, że w Stanach nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby jeździć. Można spać za kierownicą, w samochodzie. Pięknie. I wtedy mi się wydawało, że dopóki tam nie byłam, że to jest miejsce, w którym chciałabym żyć. Natomiast byłam może już za stara wtedy na to, bo miałam już prawie 40 lat, jak byłam. Stany są bezwzględnie, były, no teraz jakiś czas nie byłam, fajnym miejscem, ale pod warunkiem, że się tam człowiek urodzi. A tak to są super do przejeżdżania. Jeżeli macie tylko okazję i będziecie mieli, to można bardzo tanio przejechać samochodem wzdłuż i wszerz. Mówię, uciekaliśmy przed nocą w górach Colorado, nie byłam tylko w Nowym Orleanie i w Bostonie, bo już nie miałam siły. To jest cała opowieść na robiłam nawet takie fotoreportaże, przypomniało mi się, że może je wygrzebię z telewizji gdzieś. Natomiast bezwzględnie dzisiaj z tych państw wszystkich, które zjechałam, to myślę, że najfajniejszym miejscem do życia, gdybym mogła wybierać, to była Australia. Pod warunkiem, żeby zabrać jeszcze takie grupę znajomych, bo życie, słuchajcie, to nie jest miejsce. Życie to są nadal ludzie. Ja was uczulam, jak wam jest źle, przez lata sama sobie tak gram ze sobą, że jak przyjeżdżam, ja zjechałam Polskę wzdłuż i wszerz, bo jestem pierwszym aktorem, który zaczął jeździć z przedstawieniami, no jednym z pierwszych po Polsce od 1977 roku, gdzie ta Polska wyglądała naprawdę inaczej i nie można było już o 9 godzinie zjeść kolacji nigdzie, a hotele były tylko tak zwane robotnicze, jak się trafiały i wódkę owszem o każdej porze mogłeś dostać, ale herbatę na pewno nie i coś do jedzenia też niekoniecznie. Więc dlatego wiem, że najważniejsi są ludzie. Ja często tak jeżdżąc myślę, Boże, jak to jest paskudnie, ale sobie zawsze taką grę wymyślałam, o kurde, patrz, to jest tak, ale nie, no to jest to takie miejsca są tutaj w Stanach, też takie brzydkie miejsca są w Stanach. No patrz, to prawie jak u nas pod Wrocławiem, nie? Czy tam w Kielcach, bo to, gdzie jesteś, to w ogóle nie ma znaczenia, bo to, gdzie jesteś, jest znowu tutaj. Bo to, jak żyjesz, czy ci jest fajnie, to są ludzie, tak? Bo wy sobie siedzicie tutaj blisko razem i jest wam fajnie, tak? I co by się tu nie działo, kto by tu nie pieprzył, jakiś Marilyn Monroe by tu się zaczął rozwijać, to gdybyście nie siedzieli razem, być może nie byłoby tak fajnie. Czyli ja gdybym miała wybór, żeby zabrać garstkę swoich przyjaciół, a wśród moich przyjaciół by się znaleźli moi przyjaciele Wojtek Mann i Karinka oczywiście, i byśmy pojechali sobie do Australii, bo to jest taki kraj, w którym rząd kombinuje, jak z pieniędzy podatnika uczynić życie podatnika przyjemniejsze. I bardzo mi się to spodobało. Że tak jest, wszystko jest tam dla ludzi, tak? No poza tym, no Europa jest fajna, no Paryż mi się podobał, bo tam przeżyłam wielką miłość kiedyś, no to wiadomo, że się podoba, to jest miasto miłości, no. Ale czy jak on dzisiaj wygląda? Nie wiem, bo nie byłam znowu parę lat. Jeszcze w Indiach nie byłam, w Chinach nie byłam jeszcze. No pewnie też jest fajnie. Ale trzeba podróżować. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Dobrze, słuchaj. To jest trzeci tomik wierszy, Agape. On się będzie wam podobał, bo myślę, że to jest taki no, chyba z, merytorycznie może najspójniejszy z tych moich... A jakie są tu wiersze, no to wam parę powiem, żebyście wiedzieli, czy to warto w ogóle sięgać po to. One dotyczą agape. Pierwsze pytanie, kto wie, co znaczy to piękne słowo? Jak inaczej można określić, jaka miłość? No, taka prawdziwa miłość, taka do drugiej osoby, nie do rodziny, znaczy do rodziny też, ale to jest... Nie tylko do drugiej osoby. Agape to jest wzięte, to jest słowo z Biblii, tak? Ale agape, geneza słowa, to jest określenie absolut miłości. To jest oczywiście, to jest absolut miłości filozoficznie, czyli chrześcijanie zanektowali to słowo, żeby określić ostatnią wieczerzę, stąd się mówi uczta miłości, agape. Ale agape to jest miłość, jaką Pan Bóg obdarzył człowieka, spodziewając się, że człowiek zarówno jego Boga, jak siebie wzajem obdarzy taką miłością. Tak, masz rację, miłość. Taka najpiękniejsza, która jest możliwa. Tu jest zresztą list pierwszy do Koryntian, który hymno miłości, który wisi u mnie, nic nie ściemniam, moi przyjaciele mogą zaświadczyć, wisi na drzwiach wyjściowych i radzę wam też, jakbyście powiesili się je w domu,
To bo bezwzględnie, czy macie w domu, czy się tam spierają nieraz domownicy, czy nie, czy się kochają bardzo, czy mniej, czy się wkurzają nieraz i są wściekli, wychodzą z domu, to jak każdy stanie przed tym, przed wyjściem, troszkę zerknie na to i przeczyta, to wierzę, że ludzie będą lepsi i świat będzie lepszy, tak? Bo to jest przypomnienie, że możesz mieć wszystko, to jest słynne słowo, może wiesz, nie znać tego, gdybym miał wszystko, co mogę i miał i góry mógł przenosić, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Miłość wrażliwa jest, spolegliwa jest i tak dalej, i tak dalej. Tak? Także wy jesteście, jak powiedziałam, w tym progu najważniejszym i być może od tych teraz, tych najbliższych, pierwszych emocji będzie zależało, jak będziecie umieli zarządzać swoimi emocjami całe życie. Więc w tym tomiku znajdziecie takie wiersze. Tylko cholera, od czego zacząć? I jak składać słowa? Aby chwyciły za serce, nie raniąc. Tak Maria Stuart pytała Boga, przed nieuchronną śmiercią się broniąc. I ja dziś pytam, jak słowa składać, aby do serca Twego kluczem się stało? Ile w nich ukryć, ile pokazać miłości mojej, nadziei i wiary? Więc powiedz, Panie, od czego zacząć, aby to nie był początek końca. I wskaż mi, Panie, jaką iść drogą, aby to była droga do słońca. I poradź, Panie, jak postępować, aby miłości kruchej nie spłoszyć. I pozwól, Panie, najczulsze słowa na szale szczęścia mego położyć. Tak, 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 ja chcę być szczęśliwa, ale ja nie chcę do szczęścia swego dostać się na gapę. Zapłacę cenę, jaką będzie trzeba, by wreszcie poznać słodki smak agapy. Mozolną pracą, wytrwałością i spokojem zasłużyć pragnę na szacunek Twój, wierząc, że kiedyś wspólnie, we dwoje, znajdziemy ten jedyny do miłości klucz. No ale z miłością wiecie, jak jest, nie? Jest fantastycznie, ale też nieraz bardzo boli. Po to potem przychodzą te wyrwane włosy, obgryzione paznokcie. Ja zresztą zawsze mówię, że największą sztuką, jaką ja posiadłam w życiu, to jest sztuka interpretowania negatywnych zjawisk na swoją własną korzyść. Rozumiecie, czy nie? Nie, bo to jest tak, jak ci coś nie wyjdzie, to zamiast się martwić, że ci nie wyszło, to pomyśl, jak to fajnie, że nie wyszło. Nie wiem, jak cię narzeczony, tfu, czy narzeczona nikomu nie życzę, ale rzuci na przykład, tak? No właśnie, dlaczego mnie nie... To powiem sobie, dobrze, że mnie rzucił, nie? To znaczy, jeżeli mnie rzucił, to po pierwsze nie był mnie warty, a po drugie ustąpił pola następnemu, który przyjdzie, może będzie lepszy. Gwarancji nie ma, ale trzeba spróbować, tak? Jak się chciałeś dostać na biologię, a nie zdałeś egzaminu i dostałeś się niechcąco na fizykę, mój Boże, jaka rozpacz, dramat, afera. A tu nagle się okaże po 20 latach, że dostaniesz Nobla w dziedzinie fizyki, którego nigdy byś nie dostał. Może gdybyś się dostał na biologię. Fizyka jest trudna. Nie dla każdego. Ja znam takie, dla których jest łatwo. Ale to akurat pani bardzo ładnie powiedziała. Przynajmniej zalicz. Nie ma, możesz jej nie lubić, ale musisz zaliczyć, bo inaczej zmarnujesz sobie niepotrzebne życie, które może być bardzo fajne. Czyli, czyli reasumując, jak ci coś nie wyszło, tak? To zamiast się martwić, że nie wyszło to, co nie wyszło, pomyśl, jak to dobrze, że nie wyszło to, co nie wyszło. Bo gdyby wyszło to, co nie wyszło, to nigdy w przyszłości by nie wyszło coś, to być może wyjdzie dlatego, że nie wyszło to, co właśnie nie wyszło. Proste? Proste. A więc jak coś z tą miłością też nie wyjdzie, to potem możesz powiedzieć sobie, o, gdybym wiedziała, że za te parę chwil rozkoszy przyjdzie mi płacić cenę tak wysoką, to zanim wpadłam w Twoje ramiona, uczepiłabym się pazurami obłoków. A potem, jak minie jeszcze troszkę czasu, to możesz powiedzieć, no cóż, zapomnę. Zapomnę, kiedyś przecież zapomnę, jak kochała mnie przytomnie, jak dla Ciebie zmienić chciałam cały świat. Przechowam w pamięci tylko Twoje dobre chęci. I Twych oczu tak błękitnych nagle blask. A, i będę pamiętać niespędzone razem święta, które tyle ciepła i radości miały dać.
i będę dla ciebie wydeptywać ścieżki w niebie i u Boga będę prosić łask, by wybaczyć tobie umiał i by jakoś to zrozumiał, żeś odtrącił ten największy jego dar. No a potem już na koniec, jak wszystko nam Boża rozum wróci, to powiesz, no cóż, samotne drzewo samotnie rosło pośród samotnych łąk. Samotne drzewo zawsze pragnęło dotyku czułych rąk. I przyszły ręce, drzewo objęły i tyle ciepła dały mu. A potem nagle drzewo ścięło. I to jest koniec bajki już. Troszeczkę tak, żeby było lżej. Niemniej jednak życzę wam, żebyście umieli przejść przez te rzeczy, tłumacząc sobie, że to jest etap w waszym życiu. Żebyście umieli dostrzec to, co mówi, słuchać intuicji również. To, co powiedziałam wcześniej. Tu macie komputer, pamiętajcie, najlepszy na świecie. My jesteśmy stara generacja, a do dziś dnia niekoniecznie się umiem posługiwać dobrze komputerem. W sensie zawsze ze mnie śmiał, mówię, Paweł, pomóż mi coś, a mnie nie umiesz czytać? To jest wszystko napisane. Ja się boję, bo mi coś ucieknie, tak? Nie. Ale wy się urodziliście z komputerami, prawie. Tu macie komputer. To jest tak samo jak w komputerze. Jak wrzucisz dane, to dostaniesz taki obraz. Wasze życie zależy od was. Chcę was natknąć wiarą, że możecie zdobyć w życiu wszystko. Możecie być wszystkim, każdym, kim chcecie. Oczywiście trzeba wykonać jakiś w tym kierunku ruch. Wierzę w przeznaczenie, odpowiadam. Tak, jeżeli masz przeznaczone, że twoją linią, twoją ścieżką na ziemi jest bycie wybitnym piłkarzem, takim Lewandowskim drugim, tak? To musisz chociaż podejść do piłki i ją kopnąć wpierw kiedyś. Ale jeżeli to jest twoje przeznaczenie, to mimo, że ty będziesz unikał tej piłki jak ognia, spadła piłka, ty mówisz, a ty nie chcesz sami wezmą tę piłkę, nie? Ktoś znowu ci mówi, podaj piłkę, a sam sobie weź tę piłkę, nie? To w którymś momencie będziesz chciał kopnąć kolegę w tyłek i w tym momencie ci spadnie piłka i ona niechcąco poleci na, nie wiem, tak daleko, że myślisz, o, jestem genialny, tak? Więc musicie wierzyć w to, że jak jest z komputerem. Ja to robię na przykładzie takim, jeżeli jest, są takie programy, prawda, komputerowe, tak, programy są, jeżeli chcesz być, jeżeli masz ogrodnikiem, jesteś, tak, o, jesteś ogrodnikiem, to są takie, nie, przepraszam, nie ma dzisiaj ogrodników, projektant ogrodu, tak, architekt zieleni, przepraszam, to inaczej się płaci, ogrodnik to mało bierze, nie, architekt zieleni to już dużo. I masz na przykład, będziesz, taki kupisz program dla architektów zieleni i masz do zadania, dostajesz ofertę, tak? Proszę mi zaprojektować 300 metrów kwadratowych ogrodu, tak? To teraz otwierasz ten program i jeżeli planujesz, no to tam wsadzasz, no co tu będzie na tym? Tu będzie tak, będzie oczko wodne, raz, japoński mostek, i jeden, dobra, cztery łabędzie na tym, na tam jeziorku, proszę, tak. Cztery gatunki róż, proszę bardzo. Dwa kotki niech tam będą na tej zielonej trawce, proszę bardzo, klik, tak. Wierzba płacząca, raz. Jeszcze jakieś tam, o, jeżynki niech się pną po płocie, proszę, trzy. Klik i tak magiczne enter i to ci tworzy ten obraz, tak. Możesz sobie potem przesuwać to dowolnie, o oczko damy większe, tu rozrysujemy, mostek większy, a na mostku jeszcze para jakaś tam coś, tego gołąbki. Ale jeżeli ty, mając do dyspozycji te 300 metrów kwadratowych, wbijesz, co tam jest, niech będzie tam ziemia wypalona słońcem. Trach, tak? Dwie wysuszone wierzby, kompletnie zżarte przez drobactwo. Cztery zdechłe szczury. Proszę bardzo, łabędzie z obgryzionymi piórami, zdechłe. Enter. I dasz enter, to dostaniesz taki obraz. Takie dane wsadziłeś, taki obraz dostaniesz. Pamiętajcie o tym, bo to jest nasze życie. Takie dane. Zapytałam cię, ty mówisz, nie, nie, chyba nie, tak? Jak chcę coś zrobić, nie, chyba mi to nie wyjdzie. Jeżeli dałeś dane, chyba mi to nie wyjdzie, nie wyjdzie to na pewno. Nie wiem, czy to umiem. Nie umiesz. Jak masz wątpliwość, to nie umiesz. To są, dzieją się rzeczy magiczne. My jesteśmy częścią świata, wszechświata, kosmosu. Każdy z nas się urodził w jakiejś godzinie, w jakimś dniu, w jakimś układzie planet. Można się śmiać czy nie śmiać. Jest tak zwana numerologia, która się oblicza, że są dni dla nas lepsze i gorsze, tak? Do podpisywania kontraktów, do innych planów.
Ale przecież każdy z was bez względu na wiek ma dni, kiedy ma więcej energii i mniej nagle, tak? Tylko że można mówić wiara w różnych kategoriach, ale jeżeli cel i dążenie do tego jest podstawą, dlatego jeżeli wy nie wiecie, co chcecie robić w życiu, to będziecie strasznie stać w... No to jest tak, jak wszedł na peron i tam jest parę pociągów, ale ty nie chcesz, nie wiesz, w którą stronę chcesz pojechać. No to nie wiesz, do którego wsiąść pociągu, tak? Nie wiesz. Czyli musisz sobie to określać. Natomiast chcę was przekonać, że tu macie moc. Macie moc ogromną. Oczywiście, jeżeli są trzy rzeczy, kto z was może podnieść rękę, macie te swoje 15, 17 czy i powiedzieć z ręką na sobie, jestem szczęśliwy. Czy szczęśliwa, no. Ja też mogę powiedzieć tak. Dziękuję za szczerość. I teraz zobaczcie, jakie jest proste. Dlaczego większość rąk się nie podniosło? Co wam brak? Jakie są braki, że nie możecie powiedzieć, że jesteście szczęśliwi? Bo są tylko trzy braki w życiu, które nie pozwalają powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi. Brak czego? Jedzenia. No ja nie zauważyłam, żeby tu ktoś tak nie jadł od dwóch tygodni, ale tak, to się wpisuje w, głównie w brak pieniędzy, bo jeżeli nie masz jedzenia, to znaczy, że nie masz pieniędzy na jedzenie, tak? Rozumiem. Tak? Miłości. No. No, powiedzieliśmy, jedzenie, pieniądze, to są pieniądze? Miłość. Czasu. Czas się wpisuje w system życia, to jest od, no i co? Miłość? Miłość, no i czego jeszcze nie wymieniliście? Miłość to jest miłość ciągle, no. Czy każdy z was może powiedzieć, że jest w 100% zdrowy? Czy jest ktoś, kto cierpi na różne jakieś tam mniejsze lub większe dolegliwości? Możecie powiedzieć z ręką na sercu, jestem zdrowy, nic mi nie dolega, absolutnie nie biorę żadnych proszków, nigdy nie byłem chory? No. Więc brak jest tak podstawowy. Oczywiście zależy od pewnie momentu w życiu, bo dla was wy jeszcze nie zwracacie uwagi może na to zdrowie, tak? Najmniej. Ale od tego, czy dziś będziecie zdrowi, zależy, czy będziecie zdrowi mając lat 70, 80, 120 i tam jak wam się uda wyciągnąć. Zwracam uwagę na zdrowie, tylko jak coś się wydarzy takiego. Ale no właśnie, tak, tylko o to chodzi, żeby zacząć myśleć wcześniej o tym. Bo jak się wtedy, jak się coś zaczyna dziać, to już może być nieraz trochę późno. Bo na przykład nowotwory rozwijają się 15 lat, 10-15, a my chcemy, nie chcemy się dowiedzieć wtedy, że to już jest bardzo źle, tylko i niewiele, czyli mamy trzy, powiedzmy sobie w skrócie. Brak zdrowia, brak pieniędzy, brak miłości. Miłość to są przyjaciele, dobre relacje w domu, rodzice damsko-męskie, sprawy inne i tak dalej, tak? I czyli w trzech wszystkich tych kategoriach bardzo dużo zależy od, ciągle od was samych. I to chcę wam powiedzieć tu, bo wy mówicie, nie jestem szczęśliwy. Ale to przecież od was zależy, że będziecie szczęśliwi. Zaczęliśmy od zdrowia. Zostawiam wam w waszej bibliotece, poza tomikiem wierszy, książkę, którą wydałam jako wydawca, doktora Wojciecha Urbaczki. Ponieważ, jak powiedziałam wam, ja szukałam dla siebie wiele lat ratunku, tak? Bo, mówię, brałam w dzieciństwie różne tam leki, które mi pozmieniały, że tam cały system hormonalny, i dlatego też jestem taka nie za duża, można by powiedzieć dzisiaj delikatnie, tak? Wszyscy w domu bardzo duzi, a ja ten rosłam nie wzwyższa, wszerze rosłam. A lekarze, jak to lekarze, jak dzisiaj to, a nie przejmuj się, dziecinko, wyrośniesz, to się wyciągniesz. A ja nie rosłam, tylko się tu ciągnęłam. Bardziej. Zobaczcie, co się dzieje w tej chwili. No widzę, że tu u was jeszcze jakoś nie jest źle z tymi mózgami waszymi. Bo Polska goni, dobija do czołówki, jeżeli chodzi o uzależnienie od jedzenia się, od nadwagę i otyłość. A zrzucenie 30 kg i młodzi ludzie, którzy mają 12, 15, 30 kg nadwagi, to jest dramat. Czyli czego dotyczy ta książka? Ta książka powinna być Biblią w każdym domu. Od 13 roku życia każdy powinien ją właśnie przeczytać. Bo doktor Urbaczka tu pisze, to jest takim fajnym językiem, to się czyta książkę beletrystyczną, prawie niemalże, a dotyczy rzeczy poważnych. Jak możecie się chronić? Dlaczego na przykład nie wolno pić herbaty z cytryną? Kto pije herbatę z cytryną z was? No większość, bo Polska i Rosja pije herbatę z cytryną. I nikt z nas nie, ja też miałam, parę lat temu się dowiedziałam, że teina w połączeniu z kwasem cytrynowym sprawia, że odkładają się w organizmie metale ciężkie. I nie wolno pić herbaty z cytryną. Możesz pić z cytryną kawę, możesz pić wodę z cytryną, ale nie możesz pić herbaty z cytryną. Prosta rzecz. Co jest woda mineralna? Co jest mineralizowana? Dlaczego nie wolno takiej wody pić, a tak? Jak siedzieć przy komputerze? Czego nie wolno? A jak sobie samemu można zaradzić, żeby
te tak zwane zagrożenia cywilizacyjne, uniknąć ich i nie dopuścić do tego, że nagle będzie jakaś diagnoza, że ty nie możesz spać, albo że cię głowa napierdziela, masz tak zwane migreny, albo że masz zgagę, albo że żołądek ci rozwala, albo że wstajesz cała zmęczona permanentnie i tak dalej. Nie mówiąc o rozmaitych cukrzycach, łuszczycach, innych potężnej ilości schorzeń. 90% wszystkich schorzeń wchodzi przez jamę ustną, czy jest związana z jedzeniem, z tym, co jemy. I teraz od nas zależy, co my wprowadzamy do tej cudownej fabryki. To jest genialna fabryka. Tu wszystko działa. Wiecie, że energii są przystosowane na 1200 lat pracy? Jakby sięgnąć nawet do Biblii, to tam Sara rodziła, zdaje się, w wieku 600 miała lat, czy 900, tak blisko. To się działo, do dziś dnia są miejsca, enklawy malutkie, ludzkie, do których nie dopłynęło całe to cywilizacyjne gówno, gdzie żyją ludzie po 160-80 lat, w pełni zdrowia pracują, ale oni jedzą to, co tam jest czyste, tak? Co mają. Także teraz od waszej mądrości, czy zechcecie się dowiedzieć, co jest tutaj, jak ta fabryka reaguje? Tu wrzucisz, tu się miesza, tu odpady pójdą, tak tu do śmieci, śmieciarka, rano, plum, dziękuję, odbieramy i dalej funkcjonuje wszystko dobrze, tak? Ale pod warunkiem, że dostarczysz wszystkie niezbędne półprodukty. Że nagle dostarczasz rzeczy, które cię zapychają, koskwili, i to wy wiecie, na czym polega, dlaczego ludzie jemy i co się dzieje dalej, jak to wydobywa? Wiecie, że kostki jelitowe, to co mamy układ pokarmowy rozłożony, to takie malutkie krabeczki, łapeczki. Cie, moje. O, tu minerałki, tutaj wapno, tu poproszę. I ci organizm krzyczy, to jest jak super w fabryce, są podzespoły i przychodzą robole do majstra. Mówią, majster, wapnia brakuje. Nie możemy dalej budować. No to majster do dyrekcji. Wapnia brakuje. Nie? No to coś jemy, co organizm ma chcice tak zwane. Tak czujesz, że chcesz koniecznie coś. To najbardziej kobiety w ciąży, a to jeszcze macie czas na to, żeby się dowiedzieć. Tak? Nagle masz, musisz poczuć, ale też nie masz tak dnia, że coś musisz, coś od, nie, słonego zjeść, inne, bo to jest potrzeba organizmu. I te kostki, ciach. A wiecie, że gdyby rozłożyć te kostki jelitowe malutkie, to jest wielkie boisko do piłki nożnej. Tyle mamy w środku tych pracowników naszych, którzy pracują na nasze zdrowie. I teraz naprawdę wystarczy, no ja wam polecam tę książkę i wszystkie inne, że jeżeli troszeczkę się zechcecie dowiedzieć o tym, to wrócicie. Jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia, bardzo szybko można wrócić do tego, ale będziecie całe życie uratowani i będziecie, ten mój syn ma dzisiaj 25 lat, sobie też i sam gotuje i ma taką wiedzę, że jestem spokojna, że on sobie krzywdy nie da zrobić, bo też dostał mając lat 13, nie takie leki jak trzeba, zrobili mu próbę, to brukolinową powiedzieli, że był miał kontakt z różnicą, że zła była próba, nikt nie sprawdził. Też ponosi konsekwencje leków i dzisiaj jestem spokojna, bo on nie zje byle śmiecia, tak? Więc nie, to co mówisz, czasu brak, więc jemy, lecimy McDonald's po drodze, coś tam, tak? Wszystkie skórne sprawy, chociaż które są, dotyczą bardzo dużo młodych ludzi, tak? To jest związane z tym, co masz w środku. Co się żartem mówi, zgadnij kotku, co mam w środku. Ale wszystko, skóra, która nie może już, organizm, który nie może już wyrzucić, wyrzuca przez skórę. Tyle, że skóra się wymienia w całości u zdrowego organizmu tam co 3-4 do 6 miesięcy, u chorego tam do roku. Więc jest zawsze szansa na ratunek. To wam polecam, wy poczytajcie sobie, jeżeli zresztą zechcecie, wam się spodobają te książki i zechcecie jakoś zrobić, to tutaj przez... To jest Szlachetne Zdrowie doktora Urbaczki, to możecie złożyć zamówienie i tutaj będziemy mieli dostawę, tak? Dobrze, co jest to do zdrowia? Czyli to mówię, jak mówię, od was zależy, tak? Ja to mówię teraz tak, do zdrowia jeszcze zaliczamy papierosy, o którym chcę wam powiedzieć. Ja zaczęłam palić, mam 17 lat. Oczywiście, bo byłam za mała, za gruba, brali mnie za chłopca, więc chciałam być troszkę tak dorosłej wyglądać. Nie? Większość ludzi zaczyna, bo chcą sobie dodać jakieś dorosłości. Jeżeli palicie papierosy, to po pierwsze się nie rośnie od papierosów, to jest strasznie, jeżeli zwłaszcza chodzi o facetów. Papierosy w tym wieku, kiedy się rozwijacie, jeszcze mają wpływ na wszystkie sprawy, jak to powiedzieć delikatnie, no. No, które potem się nazywa seksem, tak? Przyjemnościami erotycznymi innymi. Czyli mówiąc w skrócie... A co ty na księdza idziesz? Nie. To jest oczywiście, można powiedzieć, wasze życie, po pierwsze, tracicie pieniądze i zdrowie, po drugie, możecie się śmiać, panowie, zwłaszcza dla panów, ale panie też oczywiście, tylko że potem, czy warto jest coś dać, ponieważ wy się dopiero jeszcze
rozwijacie hormonalnie, tak? I do tej dojrzałości tak zwanej pełnej jest jeszcze pewnie trochę czasu, więc jeżeli palicie papierosy, to jest straszna blokada i po prostu szkoda było, gdyby potem się pojawiła jakaś fajna dziewczyna w życiu i się okazałoby, że czegoś tam nie staje. Czyli nie wychodzi. To jest raz. Czy można zostawić palenie? Można. Dzisiaj szczęśliwie doczekaliśmy czasu, gdzie większość młodych ludzi, mam nadzieję, jest otwarta na to, żeby nie palić. Ja paliłam niestety 40 lat. Próbowałam, ponieważ zaczęłam palić w młodym wieku, gdzie wszyscy wtedy paliliśmy dla dorosłości. Jak się urodził mój syn, próbowałam, byłam na jakichś odwykach, próbowałam nie palić. Właśnie zresztą nie paliłam półtora roku, kiedy mnie ta ciężarówka przejechała, więc w szoku zapomniałam, że nie palę. Hiu, poszło wszystko. Tak? I myślałam, że już po wszystkich próbach, plastrach, srastrach, nikogo, powiedziałam, dajcie mi święty spokój. Chcę mieć już 98 lat, będę wsypalić wtedy na cztery ręce. Nikt mi nie powie, że mi to zaszkodzi. Tak? Dzisiaj widzę, jakie to było zawsze, człowiek wymyśla dla siebie excuse, tak? Bo wydawało się, że rzucenie palenia jest trudne. To są wszystko manipulacje. Ponieważ te wszystkie plastry, strasy i inne to są pieniądze. Wpierw wydajecie na pieniądze, na papierosy pieniądze, potem mówi, nie, rzuć, nie uchodzi, bo jesteśmy jako państwo, my przecież nie chcemy, żeby nasi obywatele palili, więc nie, kup sobie plastry, nikoretne, czy tam sretne, czy inne, no to potem przestaniesz używać plastru, znowu zaczniesz palić, ale do kaski wszystko idzie, tak, wszystko się zgadza. Więc bądźcie mądrzy. Otóż ja odkryłam po tylu latach, odkrył to generalnie mój syn, dzięki niemu nie palę, jestem czwarty rok wolna od papierosów, co nie mogę do dziś dnia uwierzyć, bo ja paliłam trzy paczki dziennie, bo jak palę, to palę. Jak kocham, to kocham, jak palę, to palę po całości, nie ma tam trochę, tak? Jest książka, którą wam polecam, ona też znajdziecie u mnie na stronie. Te książki też są na stronie www.dorotastańska.pl, można je zamówić, tak? Prosty sposób, jak skutecznie rzucić palenie. Alan Carr, taki facet napisał książkę. Nawet jeżeli nie palicie, a w domu wasi bliscy palą, kupcie tę książkę im za trzy dychy i 98% skuteczności ludzie są uwolnieni od papierosów. Szczerze mówiąc, Paweł, który na studiach był wtedy i chciał rzucić palenie, bo uprawia sporty i to bardzo przeszkadza i kondycja nie ta, wpierw jakiegoś jarał takiego tam elektronika, to, nie, to jest w ogóle ściema, bo tam jest straszna ilość tych smolistych różnych innych rzeczy też. Po czym nagle przyszedł, okazuje się, nie palił, przeczytał, znalazł tę książkę, przeczytał, nie palił, przyniósł mi tę książkę. Ona leżała u mnie 4 miesiące. Ja miałam, synuś, przestań ty tam palić parę lat, co ty tam zapalacz jesteś, nie? Ja ze swoim tym myślę, że jakaś książka, ja przeczytam, ja przestanę palić. No ale wreszcie tak mnie dziurę w brzuchu wiercił, że ja mówię, dobra, żebyś odczepił, to ja przeczytam tę książkę, tak? Czyli ja nie przeczytałam jej z nastawieniem, że tak, na pewno, tak? Tylko tak właśnie, żeby udowodnić, że to nie działa. Więc jeżeli ja po 40 latach palę trzy papierosy, trzy paczki dziennie, po tej książce mogłam tak rzucić fajki, jednego dnia się nie męcząc, to każdy może, więc możecie siebie, jeżeli zaczęliście palić, nie dodaje się mądrości i dorosłości z papierosem w ręku. Bo jeżeli ktoś wygląda młodo, to nadal będzie wyglądał młodo tyle, tylko że będzie wyglądał jak ciula, który sobie dodaje dorosłości paląc papierosy. Tak? Lepiej, żeby dodawać sobie dorosłości tutaj mózgiem, swoim zachowaniem i tak dalej. To jest do zdrowia. Dobrze, zdrowie powiedzieliśmy. Kasa? Pieniądze? Brakuje wam pieniędzy? Nie? O kurde, co jesteście szczęśliwi. Mnie brakuje zawsze, kurde. Nie wiem, ile żebym robiła, zawsze mi zabraknie. Ja myślę, że to jest tak. Każdy ma jakieś potrzeby. Macie marzenia? Macie. Czy marzenia są nieraz związane z pieniędzmi? Są niestety coraz częściej, a może bardzo często. Czy teraz zobaczcie, idźcie za marzeniami. Modigliani podobno pierwszy powiedział, twoim prawdziwym obowiązkiem jest ocalić własne marzenia. Ja potwierdzam i to zanim powtarzam, idźcie za swoimi marzeniami. Realizujcie swoje marzenia, nie rezygnujcie z nich. Bo jeżeli myślisz na przykład, że coś ci dusza mówi, że chciałbyś być, nie wiem, aktorem czy innym, co jest dzisiaj strasznie trudne, ale musisz dotknąć tego, żeby wiedzieć, że to nie była twoja ścieżka. Bo jeżeli nie spróbujesz czegoś, to po paru latach powiesz sobie, czy po 10 lat będziesz sobie wyrzucał, że czegoś nie spróbowałeś, będziesz nieszczęśliwy. Musisz wiedzieć, gdzie jest twoje miejsce. Ale żeby realizować marzenia, oczywiście trzeba mieć nieraz pieniądze. Jesteście, kto z was zarabia już pieniądze, umie zarobić i zarabia? Super, a jak można zapytać? Pracuję w Lewiatanie, w sensie jako roznoszę gazetę z kilkoma. Fantastycznie, super. Ktoś jeszcze? Ja pracuję w piekarni mojej mamy.
Super. Ktoś jeszcze? Patrzcie, tylko dwie osoby. A każdy z was może znaleźć pieniądze. Chcę wam powiedzieć, że jesteście w najlepszym momencie. W ogóle nigdy za naszej młodości nie było takiej możliwości, Wojtek, nie? Żeby zarobić pieniądze młody człowiek mógł. W Szwecji. No, w Szwecji. Ja jechałam na Saksy też, ale też byłam po studiach. Ale jak zarobić pieniądze? Bardzo proste. Masz marzenie, robisz biznesplan. Moje marzenie kosztuje, nie wiem, 1000 złotych, tak? Czy tam 1500, czy 500 złotych, czy 200. Co mam zrobić, żeby mogę zarobić? To tylko wy wiecie co. Ktoś jest na tyle dobrze, że może udzielać korepetycji w jakimś języku, tak? Ale ktoś może w okolicy, są 4 czy 3 osoby starsze, którym trzeba zrobić raz na tydzień zakupy. A może latem trzeba komuś trawę skosić. Jest 1000 dzisiaj możliwości na zarobienie pieniędzy. Tylko jeżeli będziesz myślał, że od razu masz zarobić 1000 złotych za jeden dzień czy dwa pracy, to może się nie udać. Tak? Ale jeżeli pomyślisz, ok, to ja się umówię, że ja na przykład zrobię, mam 3 osoby tutaj w okolicy. Możecie się połączyć w uczniowską tak zwaną spółdzielnię. Czy w grupę jakąś, która będzie pomagać na przykład osobom starszym, których jest coraz więcej i które potrzebują pomocy. Niech oni za te zakupy dostanie 10 zł czy 20, tak? Ale zupie parę razy w miesiącu, to się uzbiera. Możecie, nie wiem, w domach macie jakie tam sytuacje, ale możecie tak samo robić rzeczy te mniej niby takie przyjemne, czyli sprzątać. Kto z was sprząta? Swoje pokoje, tak, ale w domu cały dom? No. Możecie się umówić tak samo z rodzicami, tak? Ja będę sprzątał systematycznie, czy będę sprzątała raz w tygodniu. Cały dom, z kiblami włącznie z podłogami, ale ile mamuś płacić na przykład tej pani, co przychodzi sprzątać? To ja, czy ja mogę za nią sprzątać? U nas tak w domu było. Paweł miał swój biznesplan bardzo poważny. Jak zadał mi takie pytanie, czy ja mogę sprzątać, to myślicie, że tak od razu, myślę, matko, no jak, 13 lat, kurde, a to jednak jest dom, jednak trzeba. Ale tak, bo przecież mamy, kochamy dzieci, zaufanie, tak, super. Oczywiście się odwróciły potem sytuacje, bo normalnie to on wpadał z dworu w błocie, w całym, ja miałam, pan, gdzie rzucasz, gdzie? Przed chwilą tu pani Ola zamiatała, czy tam myła podłogę, nie? Potem było odwrotnie, ja wracam, gdzie w końcu, przed chwilą pan myła ta podłoga, nie? Byłem. Ale cały biznesplan wyliczył sobie, przyszedł, powiedział, słuchaj, ja obliczyłem, że mi jest ten, czy ja mógłbym drugi raz jeszcze w tygodniu tak sprzątać za dodatkową jeszcze jakąś opłatą? Tak, okej. Okay. I on zarabiał bardzo dużo pieniędzy w tym czasie, tak? Ale uczciwie je zarabiał. Rzeczywiście, rzetelnie to robił, czyli macie możliwości, tylko nie uważajcie, że są prace, których nie może wykonać człowiek. Święte słowo, żadna praca nie hańbi, ale to jest wam potrzebne również. Jasne, że być może rodzice mogą dać. Ja nie znam jak waszych sytuacji w domu, ale to jest najgorszy błąd, bo ja myślę, że każdy człowiek w którymś momencie, zwłaszcza facet, a wy już jesteście faceci, ma takie poczucie, które mu rośnie jego własnego, jeżeli sam może zarobić. Nie wiem, czy się mylę, ale myślę, że to jest fajne. Jak możesz zaprosić koleżankę na kawę, czy na coś, czy na kole, czy na coś. Nie? Mylę się, chłopaki? I zapłacić, tak? Mało tego, bardzo dobrze się orientujemy wtedy, bo żądamy od tych rodziców, żeby dali na to, na to, na to, jak nie masz, tak? A potem nagle widzisz, że ty musisz cały dzień napracować, żeby zarobić tam, nie wiem, 100 czy 8 dych, a potem nagle to idziesz na kawę z koleżanką, czy nagle... Mówię, jak to cały dzień mojej pracy na tej Coca-Cola i na lody? Jezus Maria! Więc myślcie o tym, bo... Co jest, oczywiście błędem jest, że w szkołach nie ma przedmiotu finanse, rachunkowość. Bo wy dzisiaj powinniście się uczyć już, polecam wam książkę, nie ma jej przy sobie, ktoś mi podpierdzielił ostatni. Bogaty, biedny ojciec, zapiszcie sobie, Robert Kiyosaki. To się czyta fantastycznie jak beletrystykę, to jest opowieść o tym, jak zmienia system myślenia. Też Paweł mówi, że jak miałem 13 lat, ja sama się na jego książkach też nauczyłam jakby finansów, tak, swoich. Bogaty ojciec, biedny ojciec, Robert Kiyosaki, on wydał potem następne książki, ale zacznijcie od tego. Właśnie nam się zaczyna, że oni gazetki tam jakieś roznoszyli na początku i inne rzeczy. Więc myślcie o tym w takich kategoriach, że jesteście na tyle dorośli, żeby zająć się swoimi finansami, bo potem kończy młodzież szkołę. No aż synu, brawo, zdałeś maturę, fantastycznie! I co?
No, ponieważ mam 18, mam większe potrzeby, potrzebuję więcej pieniędzy. A skąd? A to samemu trzeba myśleć o tym. Także tu was uczulam na to. I co nam została na koniec, bo już pora, miłość? Kto z was swoim rodzicom, swojej mamie, bo to najczęściej mamie mówi codziennie, kocham cię? A komu mama mówi codziennie, kocham cię? To są na ogół te same ręce, tak jest. A dlaczego reszta nie mówi rodzicom? A dlaczego reszcie rodzice nie mówią? A czy jest ktoś, kto nie chciałby usłyszeć codziennie, kocham cię, córuś, kocham cię, synku, jesteś wspaniały, wspaniała? Nie ma takiej osoby. Możecie się mówić, a tam, mówię, nieprawda. Miłość jest podstawą całego życia. Miłość właśnie i w tych relacjach rodzic-dziecko i damsko-męskie i przyjaźń. I trzeba ją hołubić. I prośbę mam taką do was. Na ogół to jest tak, że wy nie mówicie rodzicom, bo nie dostajecie tego od rodziców, bo to jest pewien klucz. Tak? Zgadza się? Bo na ogół osoba, której rodzic mówi codziennie, czy co drugi dzień, kocham cię, synku, jesteś fantastyczny, na ogół to zwraca. To jest relacja zwrotna. Ale jeżeli wam rodzice nie mówią tego, to z jakiegoś powodu, czyli albo nie potrafią, bo im nikt może tego nie mówił też. Może nie potrafią okazywać uczuć. Wierzę, że każdy rodzic kocha swoje dziecko. Wierzę w to, nie umiem inaczej podchodzić do tego. Ale kto wam zabroni dać to rodzicom, bo każdy rodzic też chce być kochany i czuć, że jest kochany przez dziecko. Ja abstrahuję, że są rodziny, gdzie są konflikty, ale nie ma takiego konfliktu, którego nie można zażegnać. W miłości nie ma ambicji. W tych domowych relacjach też nie ma ambicji. Bo zobaczycie kiedyś, wspomnijcie moje słowa, osoba, na którą zawsze będziecie mogli liczyć w najgorszych momentach swojego życia, to będzie wasza mama. Czy wasz ojciec, no na ogół się mówi tak, no co mama może tak bardziej jakby bliżej, bo ojciec to jej potrafi przywalić, nie? Nieraz fest. Zresztą kobiety wie. Ale kto wam broni? Przyjść do domu dziś, czy wieczorem powiedzieć, wiesz, mama, była u nas pani Dorotka Stańska, taka troszkę kopnięta jest, nie? Ale albo bez tego, ja tak na żartwie, podejść do mamy i powiedzieć, wiesz, zawsze ci to chciałam powiedzieć, czy dawno ci to nie miałam, kocham cię bardzo. Zobaczycie, jaka będzie reakcja zwrotna. Ja taki pan, ja takie same rzeczy, ja mam wykłady dla emerytów, czyli trzeciego tam wieku te. I to dopiero cierpią cię staruszki różne, co nie potrafią dzieciom mówić kocham cię i tak strasznie chcą. A syn mi, co ty pani, jak powiem, kocham, to nie, jak to panu broni zadzwonić? Nie odbierze telefonu. Ja wiem, to niech pan pójdzie z innego telefonu zadzwonić, bo widać, nie rozpoznaje numer. No to odłoży słuchawkę. Ja mówię, to niech pan pojedzie do niego. No to mi drzwi nie otworzy. Niech pan tak długo dzwoni, aż otworzy, bo się wkurzy. No nie ma, słuchajcie, nie ma. Można wysłać głowę. Przysięgam wam, życie jest inne w moim pojęciu. Jeżeli ludzie mają wzajemne racje. Nie wiem, jak potraficie żyć bez tego poczucia, że jesteście wzajemnie kochani. Ale na pewno waszym rodzicom też to jest potrzebne. I jeżeli raz, drugi, trzeci... Ja wiem, bo mi chłopiec taki kiedyś powiedział, nie, to matka mnie wyśmieje, jak jej powiem, że ją kocha. Ja wiem, może pierwszy raz, może drugi, powiedz jej na poważnie. Powiedz, że to jest ważne, żeby wiedziała, że ją kochasz. Bo każdy musi wiedzieć, że jest kochany. I wtedy cała reszta się inaczej układa. Ale myślę, że możecie dużo zrobić dobrego swoim rodzicom, bo jesteście tak duzi, wiecie, co się trzeba, jak się mówi, dzieci, wy nie jesteście już dzieci. Wasi rodzice bardzo często nie poświęcili właśnie, to nie użyję tego słowa, ale wybrali was, a nie inne swoje własne sprawy. Może są zabiegani, może nie myślą o tym, a może wy jesteście tacy napięci, że się boją powiedzieć wam kocham cię, żeby nie być jakby, no, żabkę wyśmianym czy w tym dzisiejszym świecie. Ale mnie się wydaje, że nie ma nic fajniejszego jak możliwość przytulenia się do tej najbliższej osoby, a będziecie zawsze mieli wsparcie. W moim pojęciu, tak? A nawet jeżeli macie jakieś kłopoty, to trzeba usiąść i pogadać. I wychodźcie z uśmiechem do świata, bo jak widzicie, z uśmiechem do świata. To świata. Thank you.